Hej hej, witajcie kochani. Tu Aleksandra z horoskopem miłosnym tym razem na październik 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Krótko, konkretnie i na temat. Postaram się zrobić horoskop ekspresowy, bez przynudzania i zbędnych tutaj jakichś dookolnych tematów. Niedługo też czytanie na pełni księżyca, 13 października. Zrobimy też kilka rozkładów na Prosperity. Także październik zapowiada się dosyć interesująco. Zapraszam też na, do mnie na ustawienia energetyczne rejki, czyli możliwości tutaj zmiany swojej ścieżki życiowej poprzez energię, którą Wam przesyłam. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany kontaktem osobistym, to w opisie kanału macie wszelkie dane, jest adres mailowy, można do mnie pisać w tej sprawie, i w innych również. I teraz tak, moi drodzy, zaczynamy tradycyjnie od baranka. Zobaczymy, jak się ten miesiąc tutaj pod względem miłosnym rysuje. Dlaczego horoskop miłosny? Dlatego, że 90% czytań prywatnych to są rozkłady na miłość, jakieś 10%. Praca i, i coaching, tak, bo tym też się zajmuję, czyli ewentualnie doradzam, jak tutaj, w, jak w którym kierunku podążać, czy zmieniać zawód. Jeśli tak, to na, na czym się koncentrować, co zmieniać w swoim życiu. No i rejki, tam gdzie tarot nie może, tam rejki pośle. Ja zawsze mówię, to jest niesamowite narzędzie uleczania, uzdrawiania, przeszłości, teraźniejszości i przeszłości. Dla um, ustawień energetycznych, czas i przestrzeń nie istnieje, o tym pamiętajcie. Ja słyszę teraz tak w kontekście baranka, że baranek zaprosi wszystkich, żeby, żeby usiedli gdzieś tam, tak? <laughs> żeby usiedli. No, teraz nie wiadomo. Tak tutaj mi mignęło kilka partnerek. Chyba wszystkich nie zaprosi. Żartuję oczywiście z tymi partnerkami. Od razu wam powiem, że partnerek kilku nie widziałam. Natomiast usłyszałam, zaproszę wszystkich. Zobaczmy wobec tego, kochane baranki. Klimat ogólny w październiku, tak? Na miłość. O, karta jeźdźca, czyli coś dużo tutaj w tym temacie może się zadziać. To znaczy, jest jakiś taki ruch, wiecie? Ruch w interesie miłosnym, tak bym powiedziała. Bo jeździec zawsze oznacza albo przemieszczanie się, albo nadchodzące wiadomości. Podróże, generalnie, tak? Podróże. Jakieś takie umawiane spotkania, umawiane, czyli ja myślę, że tak dla przynajmniej części baranków, klimat ogólny, wiecie co oznacza? Nadejście jakieś wiadomości. Także jeżeli baranki czekacie na jakieś wiadomości od ukochanej osoby, bądź wiadomości związane z tym tematem, to macie nowe wieści, tak? Jakaś, jakiś rodzaj aktualizacji tu też jest informacji, tak? Jest też wiecie co, informacja zwrotna w październiku i uzyskanie odpowiedzi na Wasze pytania. W związku z czym yy, niewykluczone, że albo yy, jakaś osoba nowa się może pojawić w Waszym życiu, albo osoba, którą już znacie, ale yy, coś nowego tutaj się na horyzoncie pojawia w zakresie albo już istniejących związków, albo coś faktycznie nowego może tutaj yy, nadejść, tak? Yy, w dodatku jest to osoba wysportowana z dobrą posturą, więc, no tutaj yy, może znacie kogoś takiego, niewykluczone, prawda? Chciałabym zobaczyć wobec tego, bo to jest klimat ogólny, który nam tylko pokazuje. Yy, Jakąś nowość, tak? To może być nowy związek. W każdym razie, jeżeli, jest, jeżeli będzie jakaś kontynuacja, to jest tutaj dużo flirtu i wiecie co, przesyłania wiadomości. Tu są sms -y, tu są maile, tu są takie rzeczy. Zobaczmy wobec tego nadchodzące wydarzenia w październiku, tak? Nadchodzące wydarzenia. Odwrócona kapłanka, czyli słuchajcie, no tutaj. O ile klimat ogólny jest taki właśnie sprzyjający, to znaczy, ja mam wrażenie, że po prostu barany są gotowe na nowości, tak? Na nowe związki, na nowe związki, na flirt, są otwarte. Natomiast to, co w tych nadchodzących zmianach się pojawia, w nadchodzących wydarzeniach, to jest rodzaj jednak takiego wycofania się i nadwrażliwości. Czyli słowa, które usłyszycie w październiku, mogą was w jakiś sposób dotknąć, tak? Może to nie są te słowa, na które czekaliście tak długo. Być może też ta nowo poznana osoba w październiku, z którą będzie można flirtować, bo będzie można, jednak jest odwróconej kapłance, czyli jest to osoba często osoba kochanki, osoby trzeciej w związku lub jeśli nie, to osoba bardzo nadwrażliwa, trzeba tu bardzo uważać na słowa, tak, więc jeżeli taką kobietę mężczyźni spotkają, to uwaga na słowa ugryźć się w język, ale baranowi jest trudno to zrobić, co w sercu to na języku kobieta tutaj, tutaj się pokazuje nie działa tak szybko i błyskawicznie jak wy, tak, nie, absolutnie tutaj jest powiedziane, że jeżeli ta miłość nie wypali w październiku pojawi się nowa dopiero w styczniu, tak w każdym razie chodzi o to, że mimo wszystko ma, barany mają się nie poddawać i pozostawić przeszłość za sobą, jakakolwiek by ona nie była. Natomiast yy, wiecie co, no w październiku są tutaj jednak jakieś takie yy, problemy związane jednak z nawiązaniem jakiejś głębszej więzi, tak? Yy, z osobą. Yy, osobą, bo wiecie, to może być osoba, którą znacie, lub ta, którą poznacie. Niewykluczone. Ale jest to jakiś rodzaj problem. Wiecie dlaczego? Bo ta osoba yy, po prostu yy, za bardzo przyjmuje się tym, co o niej się myśli, tym, co o niej się mówi. Taka, taki ma trochę też fatalistyczny stosunek do, do, do życia i ludzi, i, i generalnie yy, tutaj właśnie może być taki problem. Jeszcze chciałabym doprecyzować, dlaczego karta Odwróconej Kapłanki. Zobaczmy, dla Baranków. No niestety, zazdrość kłamstwa, moi drodzy, zazdrość kłamstwa stanie na granicy wytrzymałości fizycznej, emocjonalnej, tak? Czyli widzicie, klimat generalnie jest sprzyjający, natomiast, natomiast te barany, które są w związkach z powodu osoby trzeciej, tutaj może naprawdę dochodzić do jakichś niesnasek, kłótni, to odwrócona kapłanka może być też byłą żoną, tak? Tutaj taki problem może się pojawić. Mało związany tutaj z miłością, raczej jej brakiem, bym powiedziała. Natomiast te, które rzeczywiście baranki marzą o wielkiej miłości, to w październiku to nie jest tak, że Wy nie, 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 nie spotkacie tej osoby, ale ta osoba nie wydaje się być osobą właściwą. Tak jak powiedziałam, to prawdopodobnie przerzućcie sobie to w przyszłość, gdzieś na styczniu przyszłego roku. Dlaczego? Bo tu wokół tej osoby jest dużo zazdrości, kłamstwa i oszustwa. Być może wy jesteście uwikłani już w taką sytuację i to z waszej strony też ta energia może płynąć. Energia jest wymienna, pan, pamiętajcie, idzie do partnera i wypływa od partnera, czyli hmm, po obu stronach mogą być jakieś kłamstewka i dużo, dużo zazdrości, tak? No, także mówię, że no tutaj nie wygląda to najlepiej, jaka jest rada lub działanie wobec tego, jaka jest rada bądź działanie. Natomiast korespondencji będzie dużo, jeśli o to chodzi, wiecie co? Jeszcze tu chciałam powiedzieć, że dużo będzie informacji zwrotnej w tym związku, ale też rodzaj aktualizacji, to co powiedziałam na początku. Wiecie, na czym może polegać aktualizacja, że coś zwyczajnie przestaje Wam się podobać, bo tu w tych dwóch kartach jest dużo rozczarowania. Rada lub działanie, Baranki. Zobaczmy. Rada lub działanie dla Baranków. No właśnie, po prostu słuchajcie się, nie przyjmować się. Słońce zawsze świeci, tak? O 12 w południe, no tak powiem. Czyli wiecie o co chodzi. Generalnie, jeżeli to nie jest to, a widać, że to nie jest to póki co w październiku, póki co, to, to, to nie jest jakby szczyt Waszych marzeń, tak? To tutaj macie taką radę, słuchaj Baranku. No nie. nie Patrz, patrz po prostu w sposób taki słoneczny, pozytywny w przyszłość, tak? W sposób optymistyczny. Jak nie teraz, to później, no być może to nie jest ten czas, tak? Jakieś inne źródło energii tutaj, wiesz, będzie Ci przyświecało. To nie będzie ta kobieta teraz, ani ten mężczyzna teraz. Natomiast yy, popracuj nad, nad, ja wiem, że trudno popracować nad cierpliwością w Twoim przypadku, Ty lubisz działać zresztą, Tutaj klimat w października jest, jest pełen, pełen ruchu i dynamiki, prawda? Więc czekać to ci się wcale nie chce. I niewykluczone, że wyruszysz w ten podróż, ale wiesz co, no, spotkasz się z, dojdziesz do jakiegoś kresu tutaj w dziesiątce, tak? Więc być może jakiś związek się też zakończy, niewykluczone. Ale pozytywnie patrz przyszłość, dlatego że orientacja jest pozytywna, to znaczy. Że trzeba tutaj być pewnym siebie, tak? Być pewnym siebie, swojego zdania. To jest karta siły, pamiętaj, Twojej siły, to jest taka karta przywódcy, wiesz, czyli takiego brania sprawy w swoje ręce, tak? Być może tam, gdzie z otoczenia nie ma, nie ma jakiejś decyzji, bo, bo widać, że nie ma. Partner, partnerka są w jakimś takim zawieszeniu, to znaczy, e, gdzieś właśnie tak nadwrażliwość i, i czy rodzaj jakiegoś wewnętrznego cierpienia, póki co nie pozwala im na, na, na rozwinięcie być może znajomości z wami, być może muszą też coś zakończyć, jakiś może swój związek, tak? Bo tu też jest karta kończenia czegoś, e, to po prostu trzeba się baranku uzbroić w cierpliwość i brać sprawy w swoje ręce, to znaczy, e, nie czekaj na decyzje innych w sprawach. Miłosno-romantycznych, tylko ty decyduj, ty bądź przywódcą. Tak tutaj jest ci powiedziane, tak? W miesiącu październiku. Jeszcze na koniec zobaczmy kartę przesłania z innej talii kartę przesłania dla baranka. Kartę przesłania dla baranka. No, baw się, baw się. Po prostu tutaj jest trójka kielichów. Zobacz. Klim masz klimat podróży, przemieszczania się, klimat nowości. Tu zgrzytem niestety ja myślę, że ten największy zgrzyt to jest taka wiecie co, opór, opór otoczenia, tak? Być może trzeba będzie oddać się jakimś przyjemnościom. Wiesz, to jest zawsze też karta trójkąta, tak? E... No zawsze nie zawsze, bardzo często w każdym razie jest to karta trójkąta, ale jest to karta też przyjaźni, wiecie, celebrowania. W Wspólnych chwil. Mile, to jest karta mile spędzanego czasu w październiku, tak? W otoczeniu, jeśli nie kochanków, to przyjaciół, więc. I tu jeszcze dodatkowo karta słońca. Więc ja myślę, że sytuacja, mimo tych zgrzytów, mimo czyichś kompleksów być może, jakichś tutaj widać zazdrości, kłamstw i tak dalej, jest szansa na niepozytywny rozwój sytuacji w tym miesiącu. O nie, nie, co to, to nie. Natomiast na co jest szansa? Yy, na dobrą zabawę, na dobrą zabawę i wiesz co, możesz się świetnie bawić, możesz romansować, jeśli masz na to ochotę, yy, natomiast musisz się po prostu liczyć ze skutkami ubocznymi, tak? które no, postawić Cię mogą na granicy wytrzymałości albo fizycznej, albo psychicznej, czegoś po prostu nie będziesz mógł, mogła unieść w tym miesiącu. Yy, Także tu jest też takie małe ostrzeżenie, wiesz, że jeżeli byś działał, działała na dwa obszary, czyli na jakieś dwa domy, na dwóch partnerów, to nie jest to najlepszy pomysł. To nie jest karta rada, to jest karta przesłania. Czyli przesłanie po prostu tutaj jest takie, żeby pozostawić coś jednak za sobą, bo tutaj jest taki, wiesz, nadchodzące wydarzenia październikowe wyglądają tak sobie, pozostawić coś jednak na, za sobą, coś, co ci nie odpowiada i jednocześnie dobrze się bawić z przyjaciółmi, jeśli takich posiadasz, tak? Wspólnie spędzać z nimi czas. Tutaj jest taki moment odprężenia. Tutaj jest tutaj widzisz na tej karcie każdy dostaje swój kawałek ciasta czekoladowego. Ja mam wrażenie, że każdy z, 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 to znaczy Tutaj chodzi o partnera baranka i o baranka, tak? Każdy z was tutaj coś dostanie, tylko że widzisz, tutaj tor dzielony jest na trzy, nie? trzeba pamiętać, że jest dzielony na trzy osoby. No i tutaj jest jednak jakiś rodzaj niebezpieczeństwa, z tym związanego. Więc trzeba by rozważyć, rozważyć, tak? Czy, czy, czy to się opłaca zwyczajnie? Yy, nie bardzo, nie bardzo. Będzie tu jakaś kobieta poszkodowana w odwróconej kapłance, tak tutaj widać. Nie będzie się dobrze czuła w tej sytuacji. To możecie być wy albo partner. Ok? Dobrze, teraz zobaczmy rozkład dla byczka. Byczka, byczek, byczek, byczek. Byczek. Klimat ogólny, klimat ogólny w październiku w sprawach miłosnych dla byczka. Dla byczka. Tutaj jest, zawsze ta karta oznacza sporo takiej dominacji i rozwiązań siłowych. Tutaj uważałabym, żeby byki nie forsowały niczego na siłę, tak? Żeby nie forsowały na siłę żadnych decyzji, żeby nie zmuszały partnera też, nie stawiały go pod ścianą, że czegoś na ostrzu noża, że jeśli nie, to tam, to takiego trybu warunkowego, żeby się wystrzegały. Yy, bo tutaj jest sporo dominacji, wiecie? I, I ja nie mówię, że jakiegoś tam terroru od razu. Natomiast yy, czy taki klimat sprzyja miłości? I tak, i nie. Bo z jednej strony, wiecie, tu jest też siła i odwaga. Czyli, jeżeli chcecie kogoś zdobyć, tutaj głównie do mężczyzn mówię, bo to jest energia męska, w tej karcie jest energia męska, wtedy trzeba pokazać swoją stabilność, tak? Swoją stabilność i, i takie, i właśnie siłowo, odważnie, ale nie siłowo, nie napierać i, i, i nie, wywierać, nie wywierać nacisku, nie wywierać, nie wywierać presji. Generalnie to jest karta wyzwania, wiecie? Po prostu tutaj ten klimat październikowy pokazuje mi się nie wielka, jako wielka miłość czy szukanie miłości, tylko osiąganie na nowo równowagi w tych sprawach. Dlatego że mam wrażenie, że część byków będzie miała sytuację zupełnie odwrotną czyli jest teraz w takiej niepewnej i niebezpiecznej sytuacji. I prawdopodobnie kończy jakiś związek, a nie zaczyna, tak? A te, które już skończyły i chciałyby, to tutaj karta sugeruje możliwość nawiązania nie od razu czegoś wielkiego, prawda? Natomiast takiego, wiecie, co? Zaglądania głęboko do własnego wnętrza, czyli być może niewykluczone, że kogoś spotkacie. Ale tutaj nie ma jeszcze zapowiedzi wielki, wielkich uczuć. Nie, to może być dopiero takie powolne poznawanie się. Zresztą, ja tak słysza, słyszę, że rozwój korzystny, że rozwój może być korzystny, yy, ale yy, tutaj nie ma obietnicy, tak? Tutaj nie ma obietnicy. Tutaj jest po prostu. Yy, o, teraz słyszę, że trzeba w siebie uwierzyć. Ja myślę, że po jakichś rozstaniach byk w siebie nie wierzy w tej chwili i październik może być w. W tym klimacie ogólnym pod względem uczuciowym dosyć trudny. Ale zobaczmy, nie przesądzajmy. Nadchodzące wydarzenia, tak? Nadchodzące wydarzenia w sprawach miłosno-romantycznych. No niestety, odwrócona cesarzowa. Kobieta w odwróconej cesarzowej, spod znaku byka, nie może rozwiązywać, nie, nie, nie może póki co rozwiązać swoich problemów, tak? Gdzieś też traci takie silne poczucie bezpieczeństwa, bo znak byka z tym się wiąże. Z poczuciem bezpieczeństwa i stabilności. Tutaj jest jakby mm, kobieta z poznaku byka, nie w, swojej, nie, w swoim, nie w swojej energii. Cesarzowa odwrócona pokazuje utratę władzy bądź niezależności. Wiecie, też dużo zaborczości, niewierności i takiej bezradności. Też zaprzeczania uczuciom. Więc niewykluczone, że takie, takie sytuacje mogą być. Natomiast dla mężczyzn, yy, ta, ta kobieta, z którą jesteście, yy, albo się dopuściła zdrady, była niewierna, albo ta kobieta, z którą yy, zamierzacie być, trzeba by się przyjrzeć. Wiecie, dlaczego? Yy, bo tu jest. Yy, to jest właśnie ten rodzaj zaprzeczenia uczuć, który ja nazywam albo zaborczością, albo właśnie takimi jakimiś kompleksami, jakimś takim fatalizmem. To nie jest kobieta silna. To nie znaczy, że ona w ogóle nie jest silna, ale na ten moment ona jest pozbawiona siły. Nie ma siły, tak? Nie ma siły, a już chyba najmniej myśli o miłości. Jeżeli kochanka, to powiem kolokwialnie spoko, dlatego że ta kobieta. Yy, jest dosyć egoistyczna i ona tam za bardzo nie martwi się, że na przykład yy, mężczyzna ma rodzinę, ma dzieci, tak? Tutaj akurat to jest jej obojętne. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to okej, okay, jeśli komuś to odpowiada, natomiast. Yy, jeżeli jest tutaj jest jakieś marzenie o wielkiej miłości, to myślę, że nie teraz, ponieważ tu jest niemożność rozwiązania jakichś problemów, a powiem więcej. Tu w kontekście tych dwóch kart ja widzę, że w ogóle jakiś problem jeszcze do końca nie został rozwiązany. Coś wisi na włosku, tak? Dokładnie, zobaczy kapła. No to dla niektórych jest tak. Albo yy, słuchajcie, yy, niemożność podjęcia decyzji o wejściu w związek małżeński, albo niemożność yy, podjęcia decyzji yy, związanej z rozwiązaniem małżeństwa. Bo w tym układzie mamy rozwiązanie małżeństwa albo wejście w związek małżeński, ale jednakowoż utrudniony, tak? W obydwu sytuacjach. Jeśli w ogóle tutaj nie ma kwestii małżeńskich, to widzę problem związany z autorytetem moralnym. Tutaj nie ma jakby moralności, tu jest rozwiązłość i, i, i tu brak autorytetu moralnego, czyli wiecie co? Yy, zdrady, tak? Generalnie zdrady. No i cóż mogę powiedzieć? Tak sobie. Yy, I karta trzecia, rada lub działanie w tej sytuacji. Rada lub działanie w tej sytuacji. Co karty w tej sytuacji radzą? Na pewno nie jest tutaj rozwiązaniem siła i dominacja, tak? Wymuszanie czegoś, nie. Karta rozdroża, wiecie co? Yy, tu jest tak, trudność znowu z podjęciem decyzji, yy, czyli yy, a trzeba dokonać wyboru, i tutaj tego wyboru brakuje, tak? Zostać czy odejść, generalnie, tutaj jest taki. Temat pokazany, zostać czy odejść. No to karty mówią przy odwróconej cesarzowej i przy, przy tym niedźwiedziu, gdzie jest jakiś taki sadomasochistyczny związek y, polegający właśnie na dominacji, mimo wszystko, y, to odejść oczywiście w tym układzie. Odejść, odejść. No, chyba że jesteście zadowoleni z tego, co macie. No to zostańcie, prawda. Natomiast słuchajcie, tu jest pokazany inny kierunek działania. Jaka jest rada? Inny kierunek działania. Czyli nie to, co było do tej pory, tak? Jest to radykalna zmiana. Radykalna zmiana, czyli wkraczasz na skrzyżowanie i, i po prostu słuchaj. No, i teraz wybieraj możliwe najlepsze dla siebie rozwiązanie. Ta karta podkreśla w miłości również niewierność i zdradę i nieuczciwość. Jedna ze stron jest nieszczera, ma, jest w innej relacji, tak? Albo związek, który teraz się zawiązuje, słuchajcie, jest niezobowiązujący i niepewny, nie daje Ci stabilności, więc jakie masz tutaj rozwiązanie? Dwa, Dwa rozwiązania, pójście własnymi ścieżkami, czyli jest rozdzielenie dwóch osób, zdecydowanie, albo w ogóle podjęcie decyzji, tak, jakiejkolwiek i ruszenie w drogę, bo jeszcze ta decyzja w ogóle nie została podjęta, więc tu takie są dwie opcje. Teraz zobaczmy kartę przesłania dla Was, Byczki. Na październik 2019, karta przesłania. Zobaczmy. Yy, dwójka mieczy, znowu yy, karta decyzji. Podejmij decyzję, jest tutaj Ci powiedziane. Po prostu podejmij decyzję, bo gdzieś tak lawirujesz między młotem a kowadłem, mam wrażenie. Także tutaj coś, coś, coś niedobrego się dzieje też w Twoim umyśle. Yy, tutaj ta odwrócona cesarzowa przy kapłanie pokazuje mi faktycznie. Yy, taką, wiesz, co? Yy, jakąś traumę i konieczność terapeutyzacji, uleczania duszy, ciała, nie wiem. W związku to chyba już nie za bardzo. Yy, dwójka mieczy pokazuje niestety konieczność podjęcia decyzji i ty masz z tym trudność. To wyraźnie tutaj widać. Yy, w tej karcie masz taki, takie pytanie: to jest jak test wielokrotnego wyboru. Co dziś wybiorę? Czy uratuję człowieka, czy porzucę go? Tak, to jest mój, mój dylemat. Czy siebie uratuję, czy porzucę swoje wartości? Bo tutaj w kapłanie jest dylemat moralny, porzucania swoich wartości. Yy, przeanalizuj dokładnie sytuację i swoją decyzję podejmij. I, I po prostu trzeba to zrobić. Tutaj widzę, że to jest po prostu konieczność w październiku. Konieczność. Konieczność. Dobrze. Byczki były. Bliźniaki, bliźnięta, bliźnięta. Co w sprawach miłości u bliźniąt? Się szykuje w październiku. Karty tutaj podłączam do tali. Ok, bliźnięta, październik. Jak się maluje październik? Klimat ogólny w sprawach miłosnych. Zobaczmy dla bliźniąt. Klimat ogólny w sprawach miłosnych. Yy, tutaj mamy taką kartę ogrodową. Jest do tak? Wygląda to bardzo ładnie. O co tutaj chodzi? Yy, tu widać takiego, dużo takiego słońca, tak? Yy, to jest taka sytuacja, że czujesz się jak u siebie w domu, tak? Czujesz się komfortowo tam, gdzie jesteś. To jest karta struktury, to jest karta domu, dokładnie, to jest otoczenie bliskich nam ludzi, bezpieczne miejsce, tak? Rodzina, fundament, poczucie bezpieczeństwa. Ja myślę, że bliźnięta mają tutaj zapewniony klimat w październiku, właśnie takiej harmonijnej sytuacji, najogólniej, tak? Najogólniej, czyli też takiego, silne, takich, takiego silnego zakotwiczenia się w związku, I, bo to jest zawsze jakieś bezpieczne środowisko i, i takie, wiesz, budow budowanie podstaw, nie? Czyli w sprawach miłości związek jest pewny, to tyle Wam powiem. I to jest coś takiego, jak popijanie gorącego kakao przy kominku, tak? Część bliźniąt będzie się stabilizowała i zakładała rodzinę. Inne bliźnięta, które w rodzinie już są, będą po prostu dobrze się w niej czuły najzwyczajniej. Natomiast te, które poszukują, tak, te, które poszukują. Mają tutaj powiedziane, że są podstawy do tego, żeby znaleźć osobę godną zaufania. Być może ktoś taki się pojawi na horyzoncie. Doprecyzujmy wobec tego nadchodzące wydarzenia. Czy rzeczywiście ktoś się pojawi? Zobaczmy. A jeśli nie, to, ja, to co, co tutaj się zadzieje w tym temacie? No słuchajcie, dwa razy macie powtórzoną kartę domu. Część bliźniąt wstępuje w związek małżeński w październiku, ewidentnie. Część bliźniąt decyduje się na tworzenie związków nieformalnych. Część bliźniąt poznaje kogoś tak nowego oczywiście dużo optymizmu, radości i zabawy. Jest ukończenie planów, jest świętowanie, jest celebra, są fundamenty. Te dwie karty pokazują mi bardzo silny, bezpieczny, stabilny związek. Zatem ale też związek nieformalny, pamiętajmy, tak? Czyli w tym kontekście tutaj widać naprawdę bardzo pozytywny rozwój sytuacji, jeśli chodzi o miłość. Coś stabilnego i pewnego w październiku widać, jeszcze doprecyzujmy. Bardziej mówię dla tych bliźniąt, które w związkach już są albo które coś zaczynają. Te, które tutaj nikogo nie mają, jest możliwość spotkania kogoś, jest taka możliwość. I jak najbardziej. I, I to będzie, wiesz, co yy, to masz powiedziane, żeby ryzyka jak nie podejmować, bo to nie jest ci potrzebne. Masz pozostać przy tym lub przy kimś, co jest pewne. Przy kimś, co jest, kto jest pewny, tak? W twoim życiu. Dobrze, jeszcze doprecyzujmy. Yy, I część bliźniąt tutaj może się czegoś bać, bo ma strach, jak yy, taki, taki rodzaj strachu przed podjęciem decyzji, być może. I część bliźniąt będzie w sytuacji nieco innej, od razu mówię. Do tej pory mogło borykać się z jakimś brakiem szczęścia w związkach, z miłością destrukcyjną albo z toksycznym małżeństwem. Tak, tutaj są dwie y opcje. I część bliźniąt prawdopodobnie y zdecyduje się jednak y na y opcję. Wyjścia z toksycznego związku na rzecz wejścia w coś innego. Więc może być sytuacja właśnie dwoistości, czyli wybór między dwoma partnerami, tak? Więc porzucacie miłość destrukcyjną, a wchodzicie w coś bardziej obiecującego. Jeszcze zobaczmy, bo tu widzę, że, że u części bliźniąt są zakończenia. Tak, jest niespełniona miłość, brak spełnienia w małżeństwie i partnerstwie i tęsknota za bliskością, więc Mówię, są dwie grupy bliźniąt. Jedna będzie rodzinę zakładała, inna będzie wręcz przeciwnie z tej rodziny wychodziła, bo tutaj jednak jakieś tam oczekiwania nie zostały. Tutaj partner, mam wrażenie, nie sprostał oczekiwaniom. Więc jest wychodzenie, czyli powiem tak: te bliźnięta, które są niezadowolone, najprawdopodobniej w październiku coś zakończą w odwróconej dziesiątce kielichów i kochankach i wyjdą, tak? Podejmą w końcu decyzję po dłuższym czasie, mam wrażenie, i wyjdą z czegoś toksycznego. A inna grupa wchodzi z optymizmem w związek nieformalny, najprawdopodobniej. Ale jest też karta domu, czyli no kolejna grupa, która w związki małżeńskie prawdopodobnie w październiku będzie wchodziła. A jeśli nie małżeńskie, no to jakieś tam takie mm, no bardziej ugruntowane, mm, zamieszkanie wspólne tu widać, tak? Zamieszkanie wspólne. Albo po okresie też, wiecie, jakichś niezdecydowania, braku decyzji w tym temacie, zdecydujecie się w końcu na wspólne zamieszkanie, tak? Może na dzieci też. Może na dzieci. Zobaczmy teraz dalej. Rada lub działanie dla bliźniąt na październik, tak? Rada lub działanie. Dla wszystkich grup wobec tego. W jakiejkolwiek by, byście nie były sytuacjach. <laughs> Znowu karta założ założenia gniazda, to jest Rada lub działanie. Dążyć za wszelką cenę do stabilności. Tu jest dom, tu jest dom, tu jest dom. Macie trzy karty domu. Y Tutaj y, jest dużo też takiego, wiecie co, życia ideałami w przyszłości. Y, bardzo możliwe, że te ideały w październiku się wasze ziszczą, że spotkacie kogoś takiego, y, komu będzie można zaufać, bo w, w karcie tych ptaków, y, tych, tych dwóch słówek macie zakładanie gniazda rodzinnego po prostu. Macie zakładanie gniazda rodzinnego, czyli... Mówię, dwie grupy bliźniąt, te, które są w związkach, będą się czuły naprawdę bardzo, tak stabilnie i po prostu będą odczuwały swoje szczęście. Te, które gdzieś tam w przeszłości z niespełnioną miłością się borykały i teraz wchodzą w coś nowego, czy wejdą, bo jest duże prawdopodobieństwo, że wejdą w coś nowego, to jest szansa na zbudowanie naprawdę solidnego, fajnego związku, takiego opartego na mm, i dużym zaufaniu. Yy, i, też między, i, I też takiej otwartości i wolności w związku. Tu mi się pokazuje związek nieformalny, tu jest tworzenie domu, i tu jest tworzenie domu, ale też w sposób nieformalny. Czyli słuchajcie, pokazuje się tu para kochanków na koniec yy, w, w, w takim intymnym, dosyć yy, intymnym takim powiązaniu, tak? I, i, i wiecie co? Yy, tu mi się pokazuje nowość jakaś też, też, jak najbardziej. Albo bliźnięta faktycznie w związku po prostu już są i jest im dobrze czy będzie dobrze, albo te, które poznają kogoś, a widzę, że poznają, to tutaj ta para ko kochanków ciągle z w jakiejś intymnej konwersacji, uczuciowych rozmowach, tak? To są uczuciowe rozmowy, słuchajcie, i, i na czacie, i telefoniczne, i jakiekolwiek, i spotkania, tak? Ym, dużo takich dużo kontaktów. Tu jest też dużo takich kontaktów, tak? Dużo, dużo wymiany. Yy, jaka jest rada, żeby odezwać się i mówić otwarcie o swoich uczuciach, bliźniaku? Otwarcie, mów o swoich uczuciach. Wykonuj telefony, które zamierzałeś wykonać. Jedź tam, gdzie miałeś dojechać. Ufać swoim pierwszym wrażeniom i instynktom, bo one są dobre, tak? W tym miesiącu. Wygląda to dobrze. Ok. Karta przesłania dla bliźniąt na miesiąc październik w sprawach miłosno-uczuciowych. Zobaczmy. Yy, piątka kielichów. Dwie rzeczy. Yy, dotyczące właśnie tej grupy, która przeżyła yy, jakieś rozstanie i boi się samotności, to jest ci powiedziane: nie bój się samotności, bo w październiku samotności nie widać. Nie widać samotności w październiku. Wokół ciebie są kochający ci ludzie, czyli albo są, albo zwyczajnie będą. Albo zwyczajnie będą. Nie płacz nad rozlanym mlekiem, jeżeli spotkało Cię coś, dotknęło Cię coś yy, nieprzyjemnego w tych sprawach miłosnych. No, nieprzyjemnego, czyli no, wiesz o co chodzi. No rozstałeś, rozstałaś się z kimś zwyczajnie, tak? Rozpętała się burza. I masz wrażenie, być może, że, yy, że, 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 że ta osoba zabrała Ci wszystko, tak? Zabrała Ci wszystko, łącznie z nadzieją. Yy, tymczasem, wiesz co, w przesłaniu mm, tutaj karta mówi, że te wszystkie fale, które właśnie przyszły, coś tam zabrały. To ta sytuacja pokazuje nadejście też nowej przyszłości, tak? Nadejście nowej przyszłości, czyli nie smuć się. Raczej oczekuj pełen nadziei, tak? Raczej oczekuj pełen nadziei tego nowego, który ma nadejść, bo jest bardzo prawdopodobne, że w październiku nadejdzie. Nadejdzie. Te fale się wzburzone uspokoją i ci już niczego nie zabiorą. Ok, raczek. Raczek, raczek. Karty dołączam do talii. I jedziemy teraz. Raczek. Rak. Klimat ogólny, klimat miłosny w październiku dla raka. Co dla raka? Co dla raka? Yy, dla raka. Yy, rak będzie zbierał jakieś żniwa wcześniejszych swoich działań. To jest kontynuacja. U raka nie widzę nic nowego. Widzę kontynuację, czyli yy, wiecie, co zmaganie się. Nie, może nie zmaganie się. Yy. Zmaganie się to może tam niekoniecznie. I jest tutaj, no bo to jest żniwo, ale to jest też kosa, która wszystko tnie i odcina, prawda? Zobaczcie, to jest kosa. Kosa, kosa, kosa odcina, wycina, tak? Symbolizuje ścinanie i cięcie. Wiecie co? Po prostu w październik zmusi Was do podjęcia określonych decyzji, nawet jeśli będą straszne, trudne, bolesne. Od razu mówię, żeby tam już nie, nie. Jest tu rodzaj zranienia. No po prostu jest i rezygnacji, więc ja nie będę Wam tutaj koloryzować, że, że inaczej, tak? Że inaczej. Po, pojawia się też osoba pozbawiona skrupułów, więc albo wy, albo druga strona, nie ma ochoty na kontynuację. To znaczy, kontynuacja wiecie, na czym będzie polegała na redukcji i konieczności cięcia. Kontynuacja polega na tym, że nic nowego się nie pojawia w październiku, tylko kończycie jakiś związek, albo odrzucacie ofertę. Coś się rozpada, tak? i zerwanie stosunków w tej karcie. Yy, jeśli nie, to jesteście po rozstaniu i macie trudny czas pod względem emocjonalnym, tak? Albo się będziecie z tego negatywnego związku uwalniać. W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, yy, nowego nic nie ma, natomiast jest tutaj oczyszczanie. Tu jest wycinanie i oczyszczanie, krótko mówiąc, tak? Zobaczmy nadchodzące wydarzenia w październiku dla raczków w sprawach miłosnych, co was czeka. Odwrócona gwiazda. No niestety, coś nie spełniło waszych marzeń, ktoś lub coś zawiódł, dlatego tę ofertę odrzucacie. Tak? Często też wycofujecie się z jakiegoś kontraktu. No niestety, tutaj w odwróconej gwieździe jest zwątpienie i utrata nadziei. Jest też pech w miłości. Czyli no co tutaj naj, najkrócej mówiąc, październik nie będzie czasem budowania. Tu październik będzie czasem ostrego i precyzyjnego cięcia. Pokazuje mi się wymiar też zdrowotny, więc powiem o tym, bo być może absolutnie temat miłości nie pojawi się w ogóle w żadnym aspekcie dla niektórych raków, więc jest pokazany zabieg chirurgiczny, tak? i Konieczność wykonania tego zabiegu chirurgicznego w tych dwóch kartach i powrót do zdrowia. A dla tych, którzy biorą pod uwagę tylko właśnie tutaj jakiś rodzaj Cięcia, czyli, czyli po prostu, wiecie, na no jakieś jednak podjęcia decyzji o, ostatecznej i bezwzględnej, mimo wszystko. To właśnie październik jest bardzo dobrym czasem na uczynienie tego. Dokładnie mamy tu potwierdzenie. Karta numer 10 to jest też karta października 10 miesiąca 10 miesiąca w ro, roku, tak? Czyli słuchajcie, no. Jeżeli coś rzeczywiście było nie tak, no to najwyższy czas po prostu to zakończyć i, i nie żyć marzeniami i złudnymi iluzjami, bo w tym układzie mamy pozbywanie się iluzji i złudnych marzeń w październiku, tak? I dobrze, słuchajcie, i w sumie dobrze, no tak, jest wycofanie się do pustelni, jest trochę takiej izolacji. I zamykania się. Wiecie co? Macie ostrzeżenie: nie unikajcie prawdy o sobie, nie unikajcie prawdy o partnerze, dobrze? Po prostu jest tutaj konieczność w październiku przewartościowania celów i przewartościowania tego związku. On po prostu nie rokował, więc trzeba się z tym naprawdę pogodzić. Jaka jest rada lub działanie dla raczków w październiku? Zobaczmy. Yy, słuchajcie, no nie, nie, za wszelką cenę nie bronić tego gniazda rodzinnego, tak? Coś się rozpadał i jest to trudny czas pod względem emocjonalnym. Natomiast słuchajcie, yy, tu jest taka porada, bądź jak ten wędrowny ptak, czyli po prostu, no, yy, on założył gniazdo, ale po jakimś czasie odlatuje do miejsc cieplejszych i bardziej gościnnych, prawda? Yy, czyli jeżeli coś, coś tutaj nie wypaliło, czyli yy, za mało było tego ciepła, za mało było miłości, czy może w ogóle jej nie było, trudno powiedzieć w tym układzie, ale zdecydowanie czegoś zabrakło, i jest to aura taka rozstaniowa, yy, to masz tutaj powiedziane, żeby za wszelką siłę nie powstrzymywać tego, co się skończyć, i tak musi, co musi runąć, bo tutaj widać to wyraźnie, tak? Za wszelką cenę tego nie powstrzymywać, nie opierać się tym zmianom. Naprawdę yy, trzeba tu wykonać ruch, tak? Ptak dużo lata, on się przemieszcza. No to właśnie tutaj o to chodzi, żeby po prostu yy, słuchaj, yy, masz taką radę, jeśli możesz przeprowadź się wprowadź zmiany, tak, przede wszystkim siebie rozwijaj i patrz przed siebie, yy, dokonuj takiej re renowacji życiowej, tak, swoim ambicjom pozwól wznieść się wysoko, yy, co oznacza, że na szczycie czegoś masz, się, czegoś jakiejś tam hierarchii wartości powiedzmy, tak, masz umieścić siebie i nikogo innego, na ten moment mój drogi, moja droga, tak, natomiast widać, że, 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 że tu było budowanie rodziny, były dzieci prawdopodobnie, Jakaś obfitość w którymś tam momencie. Ale słuchaj, no, no najwyraźniej tutaj widać, że yy, bardzo się zawiodłeś, zawiodłaś, tak? Bardzo się zawiodłeś, zawiodłaś. A być może nie udało się zbudować domu, a być może nie podjęto decyzji o wspólnym małżeństwie czy odnowieniu czegoś. Dlaczego? Dlatego, że yy, dużo było tutaj kłamstwa i unikania jakiejś prawdy na temat tego związku, tak? Zobaczmy teraz, moi drodzy, kartę przesłania dla Was, drogie raczki. Raczki, zobaczmy, karta przesłania. Dokładnie, bądź jak ta królowa tych buław, tak? Królowa buław. To nie jest kobieta, która. Yy, ona po prostu. Z... Zresztą mieliście w czytaniu ogólnym też królową buław, pamiętam, żeby nie stać na końcu tej kolejki po to najwyższe dobro, prawda? W czytaniu ogólnym na październik. Żeby być jak ta królowa była, błyszczeć yy, na firmamencie, tak? być tą, 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 tą gwiazdą. Yy, nie zamykać się w tej przyszłości, tak? nie unikać prawdy o sobie i o tym, co było, złe. No, odciąć to, iść dalej, iść nowo, w nową drogę yy, i yy, yy, siebie na piedestale postawić tutaj jest bardzo to wyraźnie, wyraźnie, bardzo wyraźnie pokazane. I no, i tutaj macie powiedziane, żebyście w końcu były sobą, tak? Bo był z tym jakiś problem. Takiego właśnie wycofania, zwątpienia, czy nawet wiary w sens własnego życia, co gorsza. No, to już fatalnie mogło być. Więc raczki, kochane. Królowa tutaj, Buław, wiecie co mówi? Ta kobieta co mówi? Niech zatańczą słoneczniki. Zanurz się w moim świetle. Da ci ono optymizm oraz ciepło i pomoże zwyciężyć nad światem w piękny sposób. To jest też karta takiej twórczości, wiesz, działania, spełniania swoich marzeń. No, widocznie te cięcia były potrzebne do tego, żeby odkryć też jakąś prawdę o sobie, wyjść z cienia i wejść w to swoje własne światło i świecić tym światłem. Ok, lewki, lwy. Zobaczmy. Dobra, karty tutaj, no to go bociana muszę zabrać. Lewki, moje drogie, yy, co tam u Was w sprawach miłosnych w miesiącu październiku? Zobaczmy, przyjrzyjmy się klimatowi ogólnemu, czy sprzyja, czy nie, jak to wygląda. Lwy, październik 2019. Wieża, więzienie... Trochę się możecie czuć w październiku, jak w takim podczasku. Klimat ogólny no, nie jest jakoś tam specjalnie sprzyjający. Tu jest izolacja, tu jest bycie swoją samotną wyspą. Ta królewna w wieży tam sobie siedzi i wypatruje przez to małe okienko, nadjeżdża, nie nadjeżdża dookoła wzburzone fale i jeszcze jakieś ptaszyska wokół fruwają, tak? Jak takie sępy, które chciałyby się dorwać tutaj do ofiary i najchętniej powyrywać i rozczłonkować ją tam. O co tu w tej karcie chodzi? No jest takie poczucie, krótko mówiąc, izolacji, osamotnienia to trochę karta między wieżą, ale tak nie do końca a pustelnikiem to już bardziej. Takiego, wiecie, niecierpienia nie, nawet nie czekania po prostu pewnego takiego wycofania się z tematu pod tytułem miłość mam wrażenie. To taka osoba, która po prostu zamyka się w biurze, często, zamyka się w szkole, zamyka się w wieżowcu, w apartamentowcu, w wieży, w więzieniu jakkolwiek. Po prostu ja myślę, że tutaj y, jest taki jakiś rodzaj więzienia, ale, ale poczucie izolacji i ograniczenia takiego przebywania w pułapce. Po prostu y, lwy mogą mieć wrażenie, że w, akurat w sprawach miłości w miesiącu październiku y, spotykają się z jakimiś utrudnieniami, to znaczy y, gdzieś są tak zablokowane w jakiejś sytuacji. Tak? Jest tu rodzaj blokady związanych rąk po prostu. Związanych, związanych rąk. Dlaczego? Z różnych powodów. Po prostu może być tak, że macie do czynienia z jakąś osobą taką bardzo egoistyczną, nadambitną, może, tak, która sięga jak najwyżej, tak jak na tej wieży i tam siedzi w tej swojej wieży i stawia wam jakieś warunki. Może być tak, że po prostu jesteście sami w tym momencie akurat, bo tego potrzebujecie, bo jesteście po rozstaniu, czy w ogóle macie konieczność przejścia na wyższy poziom, na przykład duchowy yy, albo zalegalizowania czegoś. W każdym razie, wiecie co w miłości? Yy, to tutaj raczej jest pokazane takie yy, yy, izolację waszą, która jest spowodowana tym, że jedna lub nawet obydwie strony czują się ograniczone, tak? Czują się ograniczone, duszą się, bo to jest takie duszenie się w związku i związek ten po prostu może izolować, tak? Może mieć może podłoże egoistyczne, więc yy, yy, trzeba by sięgać do wyższych poziomów, ale wiesz, no to to jest takie yy, też yy, stawianie poprzeczki wyżej, tak? Albo też stwarzanie jakichś granic, bo być może tych, tych granic jasno nie postawiłeś i, 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 i ktoś Ci wlazł na głowę, krótko mówiąc. Może być odwrotnie, bo energie są wymienne, tak czy siak. No, energia ogólna to nie jest, wiesz, jakaś tutaj w październiku szału nie ma, tak? Na równowagę czy poważny związek. Może i mogłoby tak być, pod warunkiem, że osoba, y, którą znasz lub poznasz, y, gdzieś tam y, jakby wiesz, co to tak słyszę, jakby ci, jakby ci przyznała pełnomocnictwo, to znaczy odda wszystko w Twoje ręce i ty będziesz tym głównym zarządzającym. No, ale to tak. Póki co w październiku to tak nie wygląda, tak? Może Lewik by chciał porządzić, a nie ma królestwa. Póki co wie, że ma. Yy, nadchodzące wydarzenia w październiku Lewku, zobaczmy, co tam się szykuje w tym październiku w sprawach uczuciowych. No, ucieczka. Będziesz uciekał albo z tej wieży, z tej izolacji. Bo słuchaj, no w tej karcie jest taki no klimat depresyjny. No, 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 co ja ci tutaj powiem? no, Zamykasz się w sobie po raz kolejny. Ta karta potwierdza, że tak jest. Jest jakiś brak wiary w coś, no brak, brak nadziei, tak? Yy, może być tak, że jesteś w toksycznej relacji obecnie i, i cały czas kurczowo się jej trzymasz ze strachu. Albo druga strona nie pozwala ci odejść, bo się trzyma ciebie, uczepiła się pazurami. I po prostu nie chce odejść i trzyma się kurczowo tej relacji, właśnie też ze strachu, bo się boi samotności. Jest tu dużo samotności i, i takiej, wiesz, ucieczki. No i, i tak to wygląda, więc tak sobie, nie? Zobaczmy, dlaczego tak. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że właśnie widzę, że jedna strona jest jakby silniejsza albo chce być silna. Ktoś tu nie chce odpuścić, tak? W tych związkach jeszcze istniejących jest osoba silniejsza, prawdopodobnie to jesteście wy, yy, którzy yy, gdzieś tam narzucacie jakieś, jakąś, jakąś taką swoją władzę, ogólny punkt widzenia, taki trend wyznaczacie. Yy, ta druga strona może właśnie też nie chce zrezygnować z waszych pieniędzy, bo, bo tu jest bezpieczeństwo finansowe zarysowane, więc to może być tak, tak. Albo wy nie chcecie z tego powodu. W każdym razie yy, zrównoważony i poważny związek to on nawet kiedyś mógł być. Ale, ale, ale paradoks polega na tym, yy, że przynajmniej dla jakiejś części bliźniąt zdobycie sukcesu materialnego, czy w ogóle tak jakiegoś stanowiska, ugruntowania, bezpieczeństwa, spowodowało oddzielenie, znaczy yy, rozejście się dróg, tak? Że gdzieś na przykład sprawy zawodowe yy, stały się ważniejsze. Yy, Olwach mówię, powiedziałam bliźnięta? Nie, Olwach mówię. Stały się dla lwów takim jakimś priorytetem, tak? Być może. Być może. Zobaczmy wobec tego radę lub działanie dla bliźniaków w październiku. Nie, co ja z tymi bliźniakami cały czas? Lwów! Lwów. A słuchajcie, może nie bez powodu tak mówię. Może faktycznie ktoś ma do czynienia z bliźniętami, czy miał. Lwów, lwów, przepraszam, Lewki Lwów. Yy, to tutaj lewki tak. Yy, taki obszar działań. Yy, tu znowu widzę właśnie tak, że nie, nie jest źle, że teraz sobie w domu posiedzisz w październiku przy tym ciepłym kominku. Także się wycofasz. Że gdzieś tam się zamykasz. I tutaj właściwie ta karta ci radzi, tak? Radzi ci brak działania. Słuchaj. Ty masz nic nie robić w tym, w tym miesiącu. Yy, nie wychodzić z inicjatywą, bo tutaj nie ma w tej karcie wyjścia z inicjatywą. Tu jest po prostu siedzenie w domu w ciepłych kapciach przy kominku i ogrzewanie się, tak. Być może w samotności, być może. Być może po jakimś rozstaniu, być może czekasz na jakiegoś partnera. No nie widać tu nikogo nowego. Niestety nikogo w październiku nowego nie widać. Natomiast co widać, widać dochodzenie do do siebie, to tak jeszcze nie, bo tutaj jest jakaś taka trudność, widzę. To nie będzie takie proste, bo tu potrzebna Ci będzie jakaś sieć wsparcia, ja widzę. Tak, sieć wsparcia. Jakiś wierny przyjaciel. Słuchaj, jeżeli masz wiernego przyjaciela, przyjaciółkę, yy, to jak najbardziej tutaj chodzi o to, żeby przebywać w gronie przyjaciół, tak? W gronie przyjaciół. Odzyskasz taką, wiesz, Lewku... Yy, stabilność, może uzyskasz pomoc, ale taką pomoc, taką duchową po prostu, no, pomocną dłoń, to jest też taki przewodnik, no, może znajdź jakiegoś przewodnika, jakiegoś takiego, wiesz, yy, oddanego Ci, który, yy, który, może to jest ktoś, kogo znasz, może jeszcze nie, jakiś przyjaciel, znajomy, może nowy przyjaciel też się może pojawić na Twojej ścieżce. Ktoś, kto po prostu yy, w sposób taki, ktoś, bo to jest osoba, która lubi pomagać innym i, i Potrzeby ich stawia na. na, na... Tak samo, tak, jak, jak swoje. Jak swoje, więc tu masz powiedziane właśnie, żeby w październiku. Yy, w... No gdzieś tam znaleźć to swoje schronienie, tą, 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 bo masz potrzeby pomocy tutaj najwyraźniej, tak? Może nawet tutaj jest taka chęć wypłakania się, no lwa bym o to może nie podejrzewała. O, no ale co, chłopaki nie płaczą? Czy tam dziewczyny? No wiecie, no różne są sytuacje życiowe, czasem trzeba popłakać. W każdym razie sytuacja, która jest tutaj opisana, pokazuje mi, że dochodzenie tutaj do jakiejś równowagi będzie możliwe, w październiku, dzięki właśnie przyjaciołom, albo po prostu, jeśli ich nie masz, no to siedzisz w domu i, 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 i zbierasz siły na następną walkę, na następną rundę, tak? Zobaczmy kartę przesłania dla lwów. Nie wiem, co ja mam z tymi bliźniętami. Wiem, że robię dla lwów, a wciąż myślę o bliźniętach. Nie wiem dlaczego. Lew. Lew przesłanie dla lwa na październik. Tak, tu widać to, ten, to, to światło na horyzoncie. Ten kominek tu też pięknie płonie. Ja mam wrażenie, że październik, no mimo to, że będzie trudny, to jednak wyjdziesz z tej... Z, 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 da, jakiś, da jakieś, wiesz co, takie podwaliny do budowania czegoś na później, w później, późniejszym czasie. On będzie trudny emocjonalnie, natomiast widzę, że jednak... Yy... Uda się z, tego, z tej sytuacji wyjść. Bo tu jednak jest dużo światła, tak? Tu jest światło, ono pokazuje, że no ono jest na horyzoncie. To nie jest jakaś sytuacja bez wyjścia, chociaż tutaj mogłoby się tak wydawać, że jest bez wyjścia, tak? Jakiś rodzaj pułapki bez wyjścia. Rycerz Buław zawsze pokazuje coś nowego i, 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 i życie w ruchu, więc wygląda to dobrze w sumie. Tutaj masz powiedziane tak, płomień w mojej duszy. Ja myślę, że lew ma ten płomień w duszy i to go chroni. Cały czas go chroni przed tym, przed tym najgorszym, przed, przed, przed utratą wiary i nadziei, tak? W, w sens czegokolwiek, również związków. Yy, tu mi się pokazuje, yy, widzisz, odwaga, tak? Odwaga. Zresztą ta karta mówi, płomień w mojej duszy, posłuchaj. Odwaga jest moją zbroją. Chcę zwyciężyć, i ty pragniesz tego samego, więc pokaż mi, na co cię stać. No dokładnie, pokaż na co cię stać. A ja myślę, że stać cię naprawdę na bardzo wiele. Nie dość, że przejdziesz przez. Ym, pokonasz ten trudny okres w swoim życiu, to wydostaniesz się z tej pułapki, i jest duża szansa na stworzenie czegoś stabilnego i wiernego, bo to jest wierność i stabilność również, tak? Na horyzoncie. I prawdziwa przyjaźń, bo to może być miłość oparta przede wszystkim na przyjaźni. Ja myślę, że w październiku jeszcze nie, ale później jest szansa na spotkanie kogoś, bo to jest osoba bardzo wierna i lojalna. Często z trygonu ziemi, panna byk koziorożec, choć niekoniecznie. Osoba, ale wiesz co też o takim dużym, dużej takiej namiętności, takiej naturze pełnej ognia i działania i ekspresji. I jest szansa na wyjście z czegoś trudnego. Jak najbardziej wielokrotnie taki układ mi się pokazywał w czytaniach prywatnych, i generalnie zawsze tak, w, tak wychodziło, więc yy, na lepsze, na lepsze oczywiście, na lepsze. Lew był, który mieszał mi się ciągle z bliźniętami. Piszcie w komentarzach dlaczego, może wiecie. Teraz panna. Panna. Panienki, panienki, co wy tam macie dobrego? Może lwa jakiegoś, bo poprzednio lew miał jakiś tam znak ziemski na horyzoncie. To może panna malwa. Zobaczmy. Panienki. Yy, panienki, klimat ogólny historii miłosnej w październiku. O, jakieś sekrety, wiecie, ale też rozwiązywanie jakichś sekretów, jakichś spraw. Yy, niektóre przed sądem staną. Boże, te panny to biedne są naprawdę. Już od dłuższego czasu gdzieś tam włóczą się po tych sądach, ale słuchajcie, yy, jest zamknięcie księgi, kończycie coś. Więc dla mnie karta, słuchajcie, optymistyczna. To jest dług karmiczny 26, ale kończycie, rozumiecie o co chodzi. Raz na zawsze w październiku rozprawiacie się z. słyszę, syfem moralnym. Przepraszam, no, wiecie, no, no nie chciałam takiego słowa użyć, ale chyba musiałam, skoro powiedziałam. I słuchajcie, tu macie powiedziane także, to, co było pod przykrywką, to, to, to wszystko wyjdzie na wierzch. Tu będą precyzyjne opinie na jakiś temat. Yy, tu jest jakaś korekta, powtóreczka, prawdopodobnie czegoś, ale nie, nie, to nie chodzi o, o tam jakieś, wiecie, znowu. No, osoba z ukrytymi zamiarami może być, jak najbardziej, ale wiecie, co tu macie, po prostu yy, taką sytuację zakończenia, yy, zakończenia. Po prostu tu się kończy też jakiś związek, albo pełen sekretów, albo po prostu coś zostaje ujawnione, tak? Ukryte kontakty, potajemny romans, czy coś takiego. W każdym razie, o co chodzi? Już nawet abstrahując od tego, bo może z tym nic nie macie wspólnego, czy nie będziecie mieć nic wspólnego, chodzi o to, że tutaj wasza inteligencja zwycięża i wasza mądrość życiowa zwycięża w, w, i w tym aspekcie spraw miłosnych to jest coś bardzo dobrego, dlatego że Tutaj po prostu coś, coś się kończy. Wiecie po co? Żeby też mogło się coś zacząć. To jest zamknięcie księgi, to jest zdmuchnięcie tych dwóch świeczek, tak? Kogo możecie spotkać nowego, możecie. Ja nie wiem, czy w październiku jeszcze, bo to tak w zasadzie niekoniecznie. To jest dopiero w fazie projektu. Ja myślę, że po prostu wszechświat Wam szykuje projekt na nową znajomość. I ten projekt będzie w później, pod koniec roku, tak czuję, gdzieś koło grudnia najwcześniej. Ale tutaj macie się wyspecjalizować do tej miłości, bo to jest taka specjalizacja. Wiecie o co chodzi? Że po prostu wszystko to, co się działo do tej pory, to powoduje, że wy jesteście w stanie bardziej kochać, lepiej kochać, coś trwalszego stworzyć, tak? Skończyć to z jakimiś potajemnymi romansami, czy ukrywania czegoś w tajemnicy, czy jakiś tam. Poza tym, no to często osoba ukrytego wielbiciela, czyli póki co w październiku on jeszcze będzie w ukryciu, bo to jest to, co jest jeszcze ukryte przed Wami. Tego, tego jeszcze na horyzoncie nie ma, ale niewykluczone, że będzie, że będzie, że będzie. Może dla, dla takich osób uczących się osoba poznana na szko w szkole lub w, na uniwersytecie jakimś tam, może tak być. Zobaczmy, nadchodzące wydarzenia. Nadchodzące wydarzenia w październiku dla panien... Dla panien. Yy, no, jest tu kryzys, i, i, i lwy miały podobnie. No tutaj, panny przechodzą przez coś podobnego jak lwy. Muszą tutaj zamknąć jakąś księgę, yy, dokończyć ostatni rozdział. I w dodatku, wiecie co, możecie mieć poczucie bycia w pułapce bez wyjścia i, i, i... Ale to wszystko jest są wasze myśli. Pamiętajcie, że wy macie w październiku wyjście. Panienki, proszę was, pamiętajcie o tym, że trudna sytuacja życiowa, w której jesteście, ma wyjście. Można z niej wyjść, tak? Można z niej wyjść. Chciałam doprecyzować, bo nie podoba mi się, bo to jest, to jest wasze myślenie na temat danej sprawy. To się nie dzieje naprawdę, chcę powiedzieć. To się nie dzieje naprawdę. Po prostu. To znaczy częściowo tak, tak. Sytuacja kryzysowa jest spowodowana czymś, czymś trudnym, no, albo niewiernością czyjąś partnera, albo na przykład yy, no, waszą decyzją o zakończeniu czegoś toksycznego. Ale słuchajcie, to jest sytuacja w Waszej głowie. Pamiętajcie, to co jest najtrudniejsze dzieje się w Waszej głowie. Nie dzieje się naprawdę. Dlaczego? No właśnie dlatego, bo dużo smutku i rozczarowania, apatii, tak? Niektóre tęskną za partnerem, który być może odszedł od nich i z tego powodu jest dużo smutku, a inna grupa panien ma zupełnie inną sytuację, że z premedytacją coś po prostu kończy, a mimo to jest smutna, dlaczego, co ją rozczarowało, że partner, który z nią kończy, nie kończy jak mężczyzna albo odwrotnie, kobieta, z którą pan kończy, mężczyzna, nie zachowuje się w sposób yy, jaki? Z klasą się nie zachowuje. O tak. Może chcę go jeszcze na koniec oskubać. Albo odwrotnie. No wiecie, bo tu jest wiele, wiele opcji. Czy ktoś nowy się pojawi w październiku? Nie, nie pojawi się. Nie pojawi się. Trzeba tą księgę zamknąć do końca. Rada lub działanie panienki na październik w sprawach miłości. Dużo optymizmu, czterolistna koniczynka, tak należy działać i tak należy postępować, tak należy myśleć przede wszystkim, słuchajcie, wyjść z tej pułapki myśli swoich negatywnych, one częściowo już nie mają uzasadnienia, częściowo mają, a częściowo już nie, wiecie dlaczego? Bo to, co jeszcze ciągniecie, to, co jeszcze rozwijacie w Waszej głowie już należy do przeszłości, więc naprawdę nie warto przeszłością się zajmować, po prostu. I teraz tak, tutaj wiecie co, to jest klucz do Waszej przyszłości, ta, ta ostatnia karta, tak? Jak działać, jak postępować? Optymistą na miejscu pierwszym. Utrzymywać pozytywne nastawienie. Mamy powtórkę, tak? Yy, wkroczyć do akcji, podejmować ryzyko czyli o co chodzi? No Na szybki romans bym się nie decydowała. Drugiej szansy nie dawaj, yy, bo część panien będzie miała. Ja widzę ochotę w tym układzie, żeby pozbyć się smutku. Nie będzie chciała domknąć tej księgi i w październiku będzie głupi sposób, naprawdę. Chciała dać drugą szansę albo łapkę na zgodę, nie? Bo to jest taka nowa możliwość zawsze. A to tymczasem jest tu ci powiedziane, że najgłupsze, co byś mogła, mógł zrobić w tej sytuacji. Wiesz? Nie byłoby to dobre, bo to taka loteria jest też. To jest ta karta, jest jak loteria, tak? Czyli wiesz, raz dobrze, raz źle. Czyli przyjmiesz. Przez jakiś czas znowu będzie fajnie, a później znowu znajdziesz się w takiej sytuacji. Nie, no po prostu, po prostu nie. No. Nie. Optymizm, radość i słuchaj. Y, y, s, 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 działaj w y, ten sposób, żeby czerpać z tego przyjemność dla samego siebie, dla samej siebie, tak? Natomiast nie ma tu energii odnowienia czegoś. Rada lub działanie. Była karta przesłania teraz dla panienek. Karta przesłania w sprawach miłosnych na październik 2019. Yy, no cudownie, słuchajcie, karta gwiazda. Po pierwsze opatrzność nad wami czuwa, panny, bo to jest karta opatrzności. Tu są siły wyższe, to jest karta sił wyższych, tak? Poza tym tutaj macie spełnianie swoich marzeń i jest, kart, i, i jest tutaj... Yy, wypełnianie tej swojej życiowej misji. Ja nie mam wątpliwości, że panny od długiego czasu realizują jakiś wyższy plan boski. Tu, przy tym zamykaniu tej księgi i długu karmicznym, to jest sprawa karmiczna. Wy po prostu w październiku yy, swoje sprawy karmiczne rozwiązujecie. I to yy, niektóre panny, no, to jest, to jest po prostu kontynuacja dla nich, tak? Doprowadzają coś do końca, inne dopiero zaczynają rozwiązywać to. I trzeba tu działać naprawdę z optymizmem, dlaczego opatrzność nad wami czuwa, Panny. To jest, to, jest, to jest naprawdę super karta. Dla mnie to jest w ogóle najlepsza karta w całym tarocie. Ja ją najbardziej lubię, bo ona mi pokazuje, że masz prowadzenie, tak? Że zawsze masz prowadzenie, że nie jesteś sam i że to jakby ta góra nad tobą czuwa, tak? Góra nad tobą czuwa. A nie może być nic lepszego, jeżeli góra nad, wspiera Twoje wysiłki. Góra wspiera Twoje wysiłki, to jest bardzo ważne. Nie jesteś sam w tej sytuacji. Co ta karta tutaj mówi? To są wielkie arkana, czyli sprawa jest poważna. To nie jest takie, tam wiesz, yy, miłostka w październiku, nie? Nie, nie. To jest, wiesz, tu masz wymiar karmiczny w październiku pokazany. To jest bardzo, bardzo poważnie. To nie jest tam taka, wiesz, jakaś przejściówka, chwilówka. Nie. To, co się teraz dzieje, jest dla ciebie istotne, dlatego że yy, tu jakby wiesz, to rozstrzyga się Twoje być albo nie być, mam wrażenie. Na polu miłości. Może nawet nie tylko na polu miłości, tylko w ogóle w życiu. Słuchaj, gwiazda, módl się do mojej szczęśliwej gwiazdy. Jestem wróżką nocy, przynoszę ci nadzieję, szansę odnowę. Twoje życzenia zostaną spełnione, dopilnuję tego. Z gąsienicy przemieniasz się w motyla. Motyl jest zawsze te, symbolem transformacji, słuchaj. Z gąsienicy przemieniasz się w motyla o skrzydłach podobnych do moich. Moja szczęśliwa gwiazda świeci obecnie nad Twoim czołem. I tego się panno trzymaj. Wiesz co? Będzie lepiej. Ja ci to mówię. Będzie lepiej. A wiesz dlaczego? Bo spłaciłaś karmę i teraz y, już może być tylko lepiej. Okej, okay, y, wagi. Wagi, moje drogie wagi, zobaczmy. Sprawy miłosne w październiku 2019 dla WAG. Zobaczmy, jaki jest klimat ogólny października w sprawach miłości. Gniazdko rodzinne, już któryś znak to miał, czyli yy, albo budowanie tego gniazda, albo po prostu dobrze czujecie się w tym gnieździe, a, albo słuchajcie, klimat jest taki, ale to jest też wędrowny ptak, czyli ktoś się pojawia, ktoś znika, przylatuje, odlatuje, jest i go nie ma. No, niektóre wagi mogą spotykać się albo ze znakiem powietrznym, albo ognistym, który się przemieszcza, który się dużo rusza, wyjeżdża, odjeżdża, przejeżdża. I sytuacja dla wag może być o tyle trudna, że może chciałyby czegoś stabilnego, a tu stabilności nie ma. Marzycie o założeniu jakiegoś gniazda, o, o, o dzieciach, bo tu są dwa małe bocianki, tak, tatuś, mamusia i takie tam. A tymczasem, no różnie, tak, różnie. Te, które poszukują miłości, to tutaj klimat jest taki, no wędrujący, czyli, wiecie, no pojawia się i znika, czyli to jest po prostu rotacja taka duża, rotacja pod tym względem. Jest tu też potrzeba zmiany w związku pokazana, czyli niektóre wagi będą chciały odfrunąć. Odfrunąć. Inne będą chciały coś poprawić. Tylko teraz pytanie, czy uda się poprawić, bo potrzeba zmiany w związku jest. Natomiast, czy partner jest na to gotowy, prawda? Bo wiecie, co ten partner, który mi się tutaj pokazuje, jest jakiś taki wyrafinowany i was kręci, to bardzo. Yy, jakoś tak, no jest tutaj taki duży magnetyzm. Tyle tylko, że on albo z powodu pracy, albo z powodów innych. Gdzieś nim jest jakaś chęć ucieczki i zajęcia się różnymi innymi sprawami poza miłością, tak? Bo tu jest też karta podróży dużo właściwie takiego przemieszczania, takiej niestabilności, więc klimat jest taki, hmm, że w zasadzie wszystko jest możliwe, natomiast, natomiast, yy, yy, natomiast, wiesz co, yy, bardziej ten klimat sprzyja. Zmianą bądź rozstanią niż poznawaniu kogoś nowego, bo tu nie ma stabilności. Nie ma, nie ma, nie ma. Zobaczmy dalej. Nadchodzące wydarzenia w październiku w sprawach miłości dla WAG. No, powiem ci tak, ten statek już nadpływa, tak? Czyli generalnie ja mam wrażenie, że może się ktoś pojawić albo ten, kogo znasz, przyleci, przypłynie. Bo tu przylatuje i tutaj przypływa, tak? Może dojść do tego spotkania w październiku, albo poznanie kogoś zupełnie nowego, albo, albo po prostu z kimś tam już jesteś umówiona na to spotkanie, umówiony. Ale, żeby stworzyć solidną podstawę do działania, trzeba tutaj, karty mówią, obydwoje partnerów muszą pogodzić się z przeszłością, muszą być bardziej dojrzali. Bo tutaj. Ta większa dojrzałość też tutaj się pokazuje. Konieczność właśnie większej dojrzałości, tak? Żeby te zamierzenia się zrealizowały. Większa dojrzałość. Jeśli masz dojrzałego partnera, to nie masz się czego obawiać. Jeżeli podejrzewasz go. O, ten brak. Czyli wiesz, no taki ptak niebieski, nie? Albo jak motylek z kwiatka na kwiatek, to tu, to, to tam. No to tutaj już troszkę gorzej. Dlatego że tak, ten statek w zasadzie nadpłynie do ciebie. Problemu nie ma, tyle tylko, że potem się długo będziesz musiała regenerować. O to chodzi, że ta osoba wygląda na osobę bardzo też kreatywną, chodzi o twojego partnera, tak, potencjalnego czy obecnego bardzo kreatywną, natomiast no brak jej tej dojrzałości życiowej. I tu może być problem, to może być też partner młodszy, może być z poznaku ognia, czyli baran, lew, strzelec. Choć niekoniecznie, ktoś o takiej energii ognistej i bardzo ruchliwy, przemieszczający się i mam wrażenie poświęcający Ci mało czasu. Ty więcej czekasz, tak? W domu w dodatku. Jak ta kura na gnieździe, tak czekasz, czekasz i wyglądasz i patrzysz, nadpływa, nie nadpływa. No i tak nie za bardzo, nie? Ale... Spotkanie tutaj w październiku jest pokazane. Jest pokazane. Tylko pytanie, jaki będzie efekt tego spotkania, tak? Rada lub działanie. Zobaczmy. To nam też wiele wie. Zobacz, tu masz też podróż. Tu jest podróż, tu jest podróż, tu jest podróż. Bo jakaś podróż się szykuje. Ktoś do Ciebie przybędzie, Ty do kogoś pojedziesz. Gdzieś w połowie drogi się spotkacie. Jest tutaj jakieś spotkanie na horyzoncie. Ten statek naprawdę nadpływa. Niewykluczone, że poznasz kogoś nowego. Niewykluczone, jest nowa osoba. Ale uwaga, cały czas tutaj podkreślam, że mimo pełna gracji, elegancji i taki, takiej wdzięku, i, 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 i naprawdę duże przyciąganie może między wami być, to po prostu jest tutaj taki mały haczyk. Jest tutaj taki mały haczyk, mały bądź większy, trudno powiedzieć, że z nadejściem wiosny ci się odleci. Dlaczego? Bo ma podciągłą potrzebę zmian i przemieszczania się. Mówię, to może być związane tylko i wyłącznie z pracą, która wymaga y, częstych wyjazdów, albo z czymś innym. Bo trójka to też są trzy osoby w związku, więc może być po prostu ktoś jeszcze inny, tak? Na horyzoncie. I tu też mamy kartę trójki. Mamy dwie trójki, czyli słuchaj, niewykluczone, że po prostu pan, którego poznasz lub poznałaś, jest już z kimś w związku, tak? i stąd te rzadkie kontakty między wami na przykład i też dzieli was odległość możesz poznać kogoś z zagranicy bądź z innego miasta bądź kogoś takiego znasz to wiesz o czym mówię bo wszystkie trzy karty pokazują mi odległość którą trzeba prze przemieszczać w sens którą trzeba y nie przemieszczać przebywać przebywać przemieszczać się dlaczego bo jesteście w jakimś oddaleniu i to jest oddalenie prawdopodobnie fizyczne chodzi o dystans taki realny, fizyczny, albo duży dystans mentalny też niewykluczony, tak, też jest do pokonania. Yy, wobec tego jaka jest rada w tej sytuacji od kart dla wag? Wagi tutaj mają takie zalecenie, żeby, yy, oczywiście jeśli, jeśli zechcą posłuchać, tak, bo niczego musicie, nie, nie musicie robić, żeby wypróbować nowe perspektywy z pewną taką odwagą, podjąć ryzyko. Jeżeli kogoś poznałaś, podejmij ryzyko. Poznaj tego człowieka jeszcze lepiej, tak? Zmierz się z tym dystansem czasu i przestrzeni. Pokonaj tą granicę i pokonaj ten dystans, i, i po prostu podejmij to ryzyko. Tu karty mówią, tak? Poznaj tę osobę lepiej. Nie Niewykluczone, że, że ta osoba jest tego warta, dlatego że słuchaj. Yy, dużo jest tu takiego fajnego, też takiej taki, yy, taki jakiejś egzotyki, czegoś takiego wiesz, co, inspirującego, kreatywnego, więc niewykluczone. Że, tylko wiesz, tutaj też masz romans za granicą, romantyczny jakiś związek na odległość. No, pytanie, tak, czy uda się ten związek na odległość jakoś yy, ogarnąć racjonalnie? No, to już jest zupełnie inna kwestia. Rada lub działanie była. Teraz karta przesłania dla wag. Wagi w październiku 2019. Przesłanie w sprawach miłości. Zobaczmy. Yy, piątka pentakli, czyli przede wszystkim tutaj w przesłaniu jest co pokazane. Yy, no właśnie ten niedobór związany z oczekiwaniem yy, i z odległością. Tu mi się to potwierdza, że tu jest jakaś odległość do pokonania. Ja nie wiem, czy właśnie mentalna, czy, czy tak jesteście strasznie różni. Yy, tyle was dzieli. Bo dosłownie coś was dzieli, tak? Albo jest trzecia osoba w związku i to was dzieli, albo po prostu faktycznie mieszkacie daleko od siebie, no i trzeba pokonywać odległości. W każdym razie tu jest nie to tu jest takie, wiecie, poczucie poczucie ym, braku, braku, tęsknota być może bardzo duża za tą osobą, tak? Poczucie braku, duże poczucie braku. Yy, ta osoba na tej karcie mówi, wczoraj byłam królową, dziś jestem żebraczką, tak? Straciłam wszystko, czuję, że Ty też. Co tutaj karty mówią, żeby się nie izolować, tak? Żeby znaleźć pocieszenie u tych, którzy naprawdę Cię kochają w tej sytuacji. Może być tak, że po prostu, wiesz, yy, 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 będziesz skonfrontowana z sytuacją pokonywania jakiejś odległości, z podjęciem trudnej decyzji w październiku, tak? Czy, realiz... czy te zamierzenia emocjonalne realizować na planie materialnym. I problem może być taki, że wciąż będziesz czuła jakieś niedobór. Będziesz się czuła jakaś, jak żebraczka, że będziesz miała wrażenie, że żebrzesz o te uczucia, tak, o tę miłość. Tego masz nie robić. Pamiętaj. Możesz zaryzykować tu masz w Karcie Rady, poznać tę osobę lepiej, ale nigdy nigdy nie żebrz o miłość, tak? Nie proś o nią. Nie. Nie. Miłością należy się dzielić, ale o nią nie, nie prosić. Jeśli masz przyjaciół, to tutaj masz powiedziane, że yy, kochają cię i wspierają. I yy, to nie jest tak, że, że, że jesteś zupełnie sama. Chodzi też o to, żeby się nie izolować, tak? Tutaj tak. Tutaj się nie izolujesz, tu się nie izolujesz i tu się nie izolujesz, tak. Czyli wychodzisz do świata. Ok. To po wagach? kogo mamy? Skorpiona mamy teraz, tak? Skorpiona. Skorpion, dobrze. Skorpionki. Skorpionki. Miłość, październik 2019 dla skorpiona. Zobaczmy, klimat ogólny. Tematu miłość. Ech, no, węża macie, węża macie. A wąż, jaki jest, każdy widzi. Nie chcę wypuścić to, co, co ma. czy jajko swoje, czyli te, wiecie. Yy... Część skorpionów może być taka apodyktyczna, to znaczy w takim sensie, że mam i nie dam i po prostu moje i koniec, nie? Moje i koniec. I nie zrezygnuję z tego, żeby nie wiem co. Żeby nie wiem co, to nie oddam, bo to moje. A druga rzecz to taka, że no niestety w tej karcie są kłótnie, niesnaski i Yy, tam zdrada to może nie od razu, choć często się też zdrada pokazuje tutaj. Yy, ale jest yy, pokazany taki klimat yy, jednak nadużycia jakiegoś zaufania. Czyjegoś zaufania? Nie jakiegoś? Czyjegoś? Czyjegoś zaufania? Tak? Czyjegoś zaufania? I teraz tak. Zawsze ta energia jest obustronna, czy, albo partner. Nad wyrężu ten, 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 ten to, to Wasze zaufanie albo odwrotnie, albo obydwoje, tak. ważne no wiesz, pełza po cichutku, niezauważony przez swoje ofiary, nie? Tak się tam przemyka cichutko. No, i tutaj może być jakiś podstęp zdrada, zawiść, zazdrość, tak. Może być, może być. Zobaczymy, może pozostałe karty jakoś zneutralizują hmm, wydźwięk negatywny. Natomiast słuchaj, jest tu powiedziane tak, no kłamstwa i oszustwa i jakieś pułapki, tak? To mamy opis jakby ogólnego y, klimatu, a jeśli nie, to najogólniej komplikacje w miłości, bo w miłości ta karta no, zawsze pokazuje, słuchaj, y, dużo zazdrości, tak? No właśnie, o to jajeczko, że go nie oddam, nie oddam tej mojej kobiety, tego mojego mężczyzny. Żeby nie wiem co, nie? Ale jest też, no, zdrada, nielojalność, romans na boku, niewierność, związek, który opiera się na jakichś kłamstwach. W każdym razie macie ostrzeżenie w październiku przed nieszczerością. Być może dopiero kogoś poznacie. No to od razu mówię, że pierwsza karta, która jest najważniejsza w rozkładzie, pokazuje mi tutaj yy, przyjrzenie się potencjalnemu nowemu partnerowi, znaczy partnerowi, osobie, 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 tak, osobie. Bo mm, tu jest, jeszcze jakiś hipokryta, no, bo nie do końca jest dobry klimat. Ojej, coś się przekręciło, ok. Nadchodzące wydarzenia w październiku w sprawach miłosnych dla Skorpiona... Poza tym, że będziesz w ogóle zajęty, zajęta swoją pracą codzienną, rutynową, 8 godzin dziennie bądź więcej, to tam zależy, jak pracujesz, w jakim trybie, to jest pokazana taka rutyna, nie? Sumienna praca, cierpliwość, pracowitość. I o co chodzi tutaj? Yy, po pierwsze tak, za bardzo nie widzę nowego partnera, tylko pracę, konieczność pracy nad związkiem już istniejącym, ponieważ dużo jest tutaj fałszu i hipokryzji, albo dominacji i kontroli w związku. Poza tym nuda i, i rutyna to też nuda, czyli po prostu zwyczajnie nudno ci, nudzi ci się, bo ten związek jest taki wiesz, tandetny w, w pewnym sensie. Tu widzę taki tandetny, po prostu też taki ani tu zaufania, ani szczerości, ani wiesz jakiegoś takiego wyrafinowania, czegoś takiego, jakichś takich wow, ech, och, uch. Nie ma, nie ma, nie ma, tylko po prostu jesteśmy ze sobą, bo mamy zobowiązania, no. Stare, niedobre małżeństwo. Inna grupa skorpionów, zobaczmy, bo nie wszystkie mają taką sytuację. Inna grupa skorpionów nie może czegoś zakończyć. Czuje się jak w stagnacji, ucieczka, tak? Zamyka się w sobie, zamyka się w domu albo w samym sobie. Jest to rodzaj pułapki, z której nie widać wyjścia, albo wiecie, to jest też taka sytuacja, że po prostu część skorpionów yy, nie chce z niczym skończyć, chociaż jest im źle, ponieważ uważa, że chociaż źle, to dobrze tak jest, jak jest. No, to już sobie wiecie. Jak tak chcecie, to tak macie. Rada lub działanie skorpionki. W październiku rada bądź działanie w tej sytuacji. No i siebie czujecie jak, ci aset, jak ten asceta tymi, tymi rózgami, tak? Ja bym powiedziała, że żeby ożywić związek, to proszę tutaj właśnie zacząć gadżety w seksshopie kupować. Bo to jest taka karta właśnie. Żeby ożywić, bo coś po prostu jest tak martwe i tak denne i tak suche, że aż, aż boli, taka nuda, taka nuda, albo komplikacje już oszustwa, które też wymagają większej zręczności, tak? Zręczności y, takiej, żeby po prostu y, gdzieś tam y, no, zrezygnować właśnie z takich siłowych rozwiązań i, i, i jakichś takich dominacyjnych y, na rzecz lekkości. Yy, zerwać też z jakąś ascezą, bo wiecie, no asceza w związku to polegać może na tym, że tak sypialnie małżeńskie są osobne, albo w ogóle się nic w temacie nie dzieje. Nie, w ogóle tak, no, no wieje nudą na odległość, wieje nudą. No tak wieje nudą, żeż to czuję tutaj, <laughs> rozkładając te karty. I teraz pytanie, no w czym jest problem? Toż skorpiony wiedzą, w czym, w czym tkwi problem, prawda? W każdym razie, słuchajcie, no macie tutaj nie tylko gumki recepturki w tej, w tej karcie, ale. Też wiecie, no różne fajne rzeczy do ćwiczeń, gadżeciki. O co chodzi? To jest wymiar symboliczny, pamiętajcie. Czyli chodzi o to, żeby urozmaicić to, co jest, tak? Albo ewentualnie też, no skończyć to z jakąś stagnacją, stagnacją, no. Być może wyjść z jakiegoś związku, z, 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 który, który nie rokuje. A jeśli nie, jeżeli coś tam chcecie ciągnąć dalej, to trzeba by tutaj popracować nad. Yy, yy, nad kłótliwością swoją, tu widzę, żeby na przykład seks nie był tylko na zgodę, nie? Bo to też jest relacja pełna pasji. Na końcu się pokazuje. Związek, który się opiera na jakichś też cielesnych doświadczeniach, tak? Na jakichś cielesnych. Ale tu widzę, że jest jakiś problem nu nudy, więc część skorpionów ma tutaj takie zalecenie, żeby po prostu nad tantrą seksualną być może popracować. Jest tutaj po powiedziane, żeby właśnie więcej cieszyć się życiem, gdzieś, gdzieś ożywiać, tak? Te, które szukają na przykład skorpiony, w ogóle nie są w żadnych związkach, bo i takie mogą być to tutaj mają takie zalecenie, żeby właśnie wyjść do świata, żeby się cieszyć w towarzystwie przyjaciół, żeby po prostu tu jest taniec, tak, tu jest taniec, tu jest właśnie tantra seksualna, dbałość o siebie, dużo śmiechu, towarzyskość, więc takie są tutaj zalecenia, żeby właśnie wyjść, tak, bardziej emocjonalnie się pokazać w światu, w bardziej takim, takim namiętnym, namiętnie odsłonie i generalnie chodzi o to, żeby zacząć działać w ogóle w tym kierunku, prawda? Ponieważ tutaj jest mało takiego cieszenia się z bycia częścią fizycznego wymiaru, po prostu. Co do Skorpiona kompletnie nie pasuje, bo on fizyczność bardzo lubi, więc nie wiem, z czego to u Skorpiona wynika. Aha, jeszcze karta przesłanie. No to mi się w ogóle wszystko już poprzekręcało odwrotnie. Dobrze. Karta przesłanie dla Skorpiona nad sprawy miłosne w październiku 2019 skorpiony, yy, czwórka mieczy. Czwórka mieczy, czyli tutaj. Yy, jeszcze tutaj przy tej ósemce, tak? Tej, 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 tej takiej waszej yy, rutynowo, przy tych waszych rutynowych działaniach tu też mamy kartę rutyny yy, czwórka, czwórka mieczy. Ja mam wrażenie, że wy bardzo tak chcecie mieć kontrolę nad czymś i, i chcecie coś stabilizować, tak stabilizować. I, I w sumie, ok, nie ma w stabilizacji nic złego, tylko, że jednak gdzieś to wam się wymyka z rąk, tak mam wrażenie ponieważ nie dajecie sobie też czasu na odpoczynek. Może potrzeba właśnie odpoczynku, może mniej pracy tutaj, może trzeba po prostu gdzieś wyjechać z tą ukochaną osobą, tak? Oddać się tym zmysłowym przyjemnościom. Być może, być może, bo tu jest pokazany czas na odpoczynek, jest tu Ci powiedziane tak. Musiałem długo walczyć, tak? Potrzebuję odpocząć. Chodź, połóż się koło mnie. No dokładnie. Odpoczniemy w spokoju i w samotności. A kiedy odzyskamy siły, będziemy mogli ruszyć do dalszej walki. No no, więc właśnie. Bo to też jest jakaś walka pokazana, walka o związek. Ale trzeba y, odpocząć i po, ucieszyć, pocieszyć się sobą i, i, i być może w końcu, nie wiem, y, podjąć jakieś ponowne wysiłki w kierunku jakiegoś takiego zbliżenia emocjonalno-cielesnego, bo tu jest jakiś taki rozdział pokazany, nie wiem dlaczego. Dobrze. W każdym razie u Skorpionów widać sytuację, że jeżeli coś by chciały uratować, to yy, da się to po pierwsze i po drugie warto. Warto. A nie wszystkie znaki tak miały. Dobrze. Yy, strzelec, strzelec, miłość dla strzelca w październiku 2019. Zobaczmy, jaki jest klimat ogólny, atmosfera, aura, miłosno-romantyczna. Zarzucacie strzelce kotwicy, ja już myślę, że od dłuższego czasu, to, bo to się już pokazywało, że tutaj nie ma blokad, tutaj jest po prostu jakaś chęć zarzucenia kotwicy, czyli ustabilizowania się w czymś, tak, w związku, w domu, w zakładaniu rodziny, bo to jest bezpieczeństwo, stabilizacja, tak, kotwica zawsze oznacza yy, solidność, takie wiecie, spełnienie też, tak, yy, jakoś tak uzyskanie już jakiejś takiej pewności, że, że, że jest dobrze, że jest dobrze tak jak jest, w tym miejscu gdzie jesteśmy, Ci, którzy poszukują, ewentualnie tutaj mają pokazaną taką sytuację, że niestety się nic w tym miesiącu nie zmieni. To znaczy, że. No bo kotwica, no to wiesz, to jest taka przestrzeń stabilna. To jest tak, będzie jak było, generalnie, tak? Natomiast te, które na coś czekały, to, to długo oczekiwany plan się też jakoś spełnia. To jest dojście do celu, tak? To jest sukces bardzo bliski w sprawach miłości, czyli osoba wierna i lojalna się pokazuje. Mężczyzna z ciemniejszą karnacją oczy w kolorze niebieskim-zielonym. Oczywiście, wiecie, no to są jakieś tam zarys sytuacji. Niekoniecznie tak, tak, tak musi dosłownie być. Zdarza się, że tak jest. I słuchajcie, no związek pewny i stabilny, tak? Sytuacja taka pełna bezpieczeństwa, czyli szczerości i wierności w relacji. Czyli w, w ogólnie wygląda to dobrze. Hmm, te, które są zainteresowane spotkaniem kogoś. To ja myślę, że tak, ale wiecie pod jakim warunkiem, jeżeli spotka chcecie spotkać kogoś nie na czas jakiś, tylko na całe życie, to jest duża szansa, że właśnie taką osobę spotkacie. A ci, którzy się pytają, co stanie się z naszą przyjaźnią, to ja ci powiem, że może się nawet i ślubem zakończyć, w każdym razie czymś trwałym, bo to niekoniecznie musi być ślub, nie każdy przecież też chce, nie? Ale coś trwałego. Zobaczmy nadchodzące wydarzenia. W miesiącu październiku dla skorpionów. O, odwraca się słuchajcie, trójka mieczy, odwraca się, wiecie, co to jest? Yy, normalnie tak w pozycji prostej, to, to, jest, to, jest, to jest. Nie lubię tej karty, bo ona mi pokazuje zranienie, jakieś tam rozstania, rozwody, rozczarowania partnerem, prawda? A tu macie coś takiego, że wy się już pogodziliście z przeszłością, tak? Strzelce w większości, mam wrażenie, pogodziły się z przeszłością, z, z tą gorszą częścią przeszłości, z tą gorszą. Yy, zdrowieją, najwyraźniej zdrowieją, mają się lepiej. Dlaczego odwrócona trójka mieczy? Bo ja mam wrażenie, że, że dochodzicie do zdrowia emocjonalnego. Być może po jakichś stratach, dokładnie, pojawia się ktoś nowy na horyzoncie, w miejsce starej osoby. Znaczy, w miejsce. Nie tyle w miejsce, bo być może proces uleczenia już, już, już dobiegł końca. Więc jest pokazana tutaj nowa osoba w waszym życiu. Ktoś, kto jest. Idzie wolno. To jest osoba, energia niespieszna, tak? Ten rycerzyk zawsze się wolno przemieszcza. Jest najwolniejszy ze wszystkich. Może was to troszeczkę denerwować, ale w kotwicy macie. Siłę, odwagę i stabilność. I choć coś zbliża się niespiesznymi kroczkami małymi, to przynajmniej jest stabilne, tak? Z czegoś się uleczacie w październiku, wychodzicie z jakichś niedobrych takich sytuacji, w kate z kategorii strata, żałoba, złamanie danego słowa. Yy... Może byłyście zdradzone, bo to też jest taka opcja. A teraz pojawia się ktoś, kto jest uczciwy, tak? Zupełne przeciwieństwo tego, co było. Kto jest gotów w tą kotwicę zarzucić. Yy, jeśli to będzie początek znajomości, to wiecie, co ona będzie się powoli rozwijała, ale w kierunku stabilizacji, czyli nawet założenia domu z wami, tak? Yy, może być to na początku znajomość oparta na przyjaźni. Tylko wyłącznie, ale co tam tylko? No, przyjaźń jest czymś cudownym, absolutnie, więc żadne tam tylko, tylko aż. To jest osoba, która sforsuje każdą szkodę idzie do, wa, do was z tym. Ja czasami mówię pierścionkiem zaręczynowym, ale z propozycją, z monetką, po prostu z sercem jak na dłoni, tak? Wychodzi do Was w październiku. Jest szansa na poznanie nowej osoby, bardzo stabilnej, bardzo yy, godnej z, y, zaufania. Tak to ujmę. Rada lub działanie w tej sytuacji. Rada lub działanie w październiku. Yy, tak, warto zaufać, od razu Wam mówię. Warto zaufać. To jest ta osoba właśnie. Yy, główna w rozkładzie, która mi się pojawia jest karta kotwicy, jest rycerz denarów jesteście po okresie jakiejś straty i wchodzicie w coś nowego jest duża szansa w październiku na wejście w coś zupełnie, zupełnie nowego yy, albo jeżeli kogoś poznałyście z Trygonu Ziemi na przykład Panna Byk-Koziorożec warto znajomość kontynuować ona się będzie fajnie rozwijała będzie bardzo stabilna, taka przyjacielska przynajmniej na początku Później, no to już same zobaczycie i ocenicie, co to się może przekształcić, ale z potencjał jest, to od razu mówię, że potencjał jest, bo to po prostu nie jest partner taki wiecie, lekko duch, nie, jak to często w buławkach się na przykład pokazuje, czy w mieczach, który dużo gada, yy, popędliwy jest, nie, 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 ten wolno działa, ale ten wie czego chce, ten po prostu wie czego chce. Yy jaka rada jeszcze, co tutaj mogłabym dodać, żeby wstrzelec nie ma trudności tutaj z podejmowaniem ryzyka, więc myślę, że, że, że zresztą wiecie, co tu w ogóle ryzyka nie widać, nie, sytuacja jest taka to jest romantyczna relacja z mężczyzną pokazana, na tym się tu trzeba skoncentrować, jest pokazane w październiku to jest twój chłopak, twój kochanek to może być twój mąż, tak Mężczyzna, który też może być związany z, w miejscu pracy z tobą, bo tutaj jest też pokazane, pokazany denar, czyli mogą być sprawy finansowe, więc niewykluczone, że jest to mężczyzna w miejscu, yy, w miejscu pracy, na przykład. Tak. Yy, I cóż, yy, rada właściwie jedna: yy, rada właściwie jedna. Yy, nie wypuszczaj tego mężczyzny. Z życia swojego, bo mm, wygląda na to, że to może być Twoja druga połówka, wiesz? Taki prawdziwy przyjaciel, Twoja druga połówka. Naprawdę ktoś, ktoś wartościowy. Dobrze, strzelce, zobaczmy wobec tego kartę przesłania. Kartę przesłania na październik 2019, karta przesłania. Rydwan, dokładnie. Idź w to, tak. Wyrusz w tę podróż. Wyrusz w tę podróż. I to wiesz. Yy, to nie ma żadnego ryzyka, nie widać. Żadna karta nie ostrzega. Nie ma, nie ma ostrzeżenia żadnego. Tu wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wielkie arkanum, czyli też sytuacja, myślę, poważnie tu wygląda. To nie jest. Tak, tak zwana chwilówka, tak? Tutaj jest sprawa poważna, myślę, że ten, który się pojawi, to naprawdę poważny człowiek, który coś z tobą chce zbudować solidnego, tą kotwicę w tym porcie zarzucić, tak? To jest port przeznaczenia, no już ten taki ostatni. I tutaj masz powiedziane w ten sposób w tejże karcie: Rydwan, tak? To jest tak, siłą mojej woli. To dzięki mojej woli mój rydwan może latać. Korzystam ze swojej determinacji i swojej dyscypliny. Bierz przykład ze mnie. Pozostań skupiony, skupiona na swoich celach. Osiągniesz je. No wszystko jasne. Nic dodać, nic ująć. Osiągniesz je. Skup się na swoich celach. Dobrze, kochane strzelce. Teraz koziołki, koziorożce. Koziorożce. Jaki jest klimat ogólny dla koziorożców w sprawach miłosnych? Październik, tak? 2019. Zobaczmy, co tam dla koziorożca w sprawach miłosnych. Ogólna aura. Ogólna aura. No, taka. Li lilie, i kebanka, tak? Układacie lilie. No. E Oczywiście zawsze tutaj mamy do czynienia z symbolizmem na tych kartach. E Koziorożec, mam wrażenie, że zresztą, tak usłyszałam, zapracowany jest. Praca w firmie w placówce mającej w swoim logo jakieś kwiaty. Jakąś lilię, rybę być może, księżyc. Coś takiego, nie wiem. Jakiś japoński znaczek. Nie wiem, nie wiem, co to może być. Różne rzeczy. Piszcie w komentarzach, na ile to rezonuje z wami. Tutaj wiecie, co jest pokazane w sprawach miłości. To, co koziorożce mam wrażenie, lubią. Lubią. Taka nieskazitelność białych płatków, ale wiecie co? Yy, bo no, lilie są symbolem yy, królewskości, nie? Też czystości takiej. Królewskości. Yy, dla kobiet starszy mężczyzna na horyzoncie o dużym doświadczeniu życiowym, bardzo stabilny, yy, w otoczeniu którego możesz wzrosnąć, jeśli jesteś młodsza od niego. To nie ma, nie ma tutaj to z żadnego znaczenia. Ym, dlatego, że tutaj. To jest też taki rodzaj dojrzewania, energia takiego pokoju i harmonii. Y, ktoś o siwych, szpakowatych włosach, tak? Dla kobiet. Trochę konserwatysta i tradycjonalista, może nawet z, z waszego znaku. Możecie to być wy sami, czyli po prostu y, opanowani i pasywni. I generalnie yy, Chodzi tutaj o to, że taka aura dla miłości. To, to generalnie wskazuje w październiku na dojrzały i szczery związek. Czyli nic nowego w koziorożce w październiku nie rozpoczną. Te, które szukają, od razu mówię, że nie. Ewentualnie można liczyć na dawny romans. Po prostu nikt nowy się nie pojawi. Same starocie, tak, że, tak powiem, dla koziorożców. Czyli słuchaj. Albo dojrzały i szczery związek z kimś, kogo już znasz. Albo odnowi się dawny romans. Jakaś wieloletnia relacja, tak? Bo jest to jakiś przeciągający się okres czegoś, więc to jest też romans w starszym wieku też, albo ze starszą osobą, albo ze starszą osobą. Ale nikogo nowego tu nie widzę, to od razu mówię. To są jakieś sprawy zaszłe, przeszłe. I to się dobija w październiku. Nadchodzące wydarzenia w październiku, zobaczmy wobec tego dla koziołków, yy, to jest tak, słuchajcie. Może być jakaś niedojrzała reakcja na problemy w związku, związane z tym, że jedna osoba jest dużo starsza, druga jest młodsza, tak? Jest zwątpienie w historię tego związku. Ktoś może powracać z przeszłości, wy nie chcecie. Dlaczego? Bo zostałyście zranione zranieni. Po okresie zawieszenia, coś utknęło w martwym punkcie, tak? Był rodzaj zobojętnienia, kryzysu, stagnacji. Jak to się dalej rozwinie? I czy się rozwinie? Bo tutaj widać, że klimat ogólny to jest coś z przeszłości albo coś, co już długo, długo trwa. Nie będzie nic nowego. Słuchajcie. Liczcie się z nieuczciwością powracającego partnera, tak? Informacji nie mam niestety dobrych, więc nie będę was czarowała, że będzie super, bo po prostu nie będzie. Rada lub działanie w tej sytuacji. Co zrobić? Poszukać sobie kogoś nowego, prawdziwej miłości, takiej, jakiej chcecie. Ponieważ nic, do, nic dobrego nie płynie od tego starego, tak powiem. Więc teraz tak, no jak jesteś w związku i nie chcesz szukać, to nie będziesz szukać, nie? To, to, to właściwie bez sensu. Yy, natomiast osoby, które z kimś były, albo ktoś do nich powraca i jest przyczyną ich kłopotów, problemów, jest, wraca w sposób histeryczny, yy, gdzieś tam się dobija i jednocześnie wcale nie chce rozwijać tego związku, gdzieś tam jednak ucieka albo nadużywa czegoś, tak? Seksu, używek czegokolwiek, po, wraca po długim okresie stagnacji. Czy, czy w ogóle w związku obecnym jest kryzys, tak? I dużo nieuczciwości, to co masz powiedziane? No możesz ten związek porzucić po prostu, nawet po długim czasie, bo to jest długoletni związek widać. On może trwać już bardzo, bardzo długo. W każdym razie, słuchajcie, nowego nic nie widzę, natomiast rada od kart jest taka, żeby po prostu, jeśli możesz, to uciekaj, tak, i, i, I po prostu szukaj czegoś nowego i w październiku nie znajdziesz niczego nowego, to Ci od razu mówię, że w październiku, znaczy niczego, no nikogo, tak, kogoś do związku nie znajdziesz. Yy, to znaczy tak, możesz poznać jakąś osobę starszą od siebie, tak jak mówiłam, dla pań to jest pan o szpakowatych włosach, taki starszy, dojrzalszy, tak, energia dojrzała, ale w październiku nic się z tego nie, nie rozwinie. To najwyżej, wiesz, nowy romans, flirt lub związek jest możliwy później, tak. Zresztą rada jest taka, żeby mm, po prostu, yy, wiesz co, yy, yy, tak, definitywnie wejść po prostu w coś zupełnie, zupełnie nowego, tak, i podążać ze swoimi pasjami na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy, podążać ze swoimi pasjami i, i w takiej radości, w takim poczuciu szczęścia. I ta energia przyciągnie miłość, ale miłość przyciągnie, ja widzę, że. Bo to nie jest wynik sytuacji, tak? To jest po prostu rada od kart w sytuacji pewnej zwątpienia. Czy to, czy się ociepli ten związek? Jest jakaś szansa? Nie, bo coś utknęło w martwym punkcie. Czy się da to podgrzać? Nie sądzę, nie sądzę. Możecie próbować w jakichś romantycznych miejscach, natomiast hmm, na ile to się przełoży na pozytywne zmiany, trudno powiedzieć w tym momencie, ale tu raczej coś nowego widać, tak? Ale nie w październiku. Karta przesłanie, zobaczmy dla koziorożców. Karta przesłanie na miesiąc październik, jeśli chodzi o sprawy miłosne. No właśnie, jest zamek, ale jest zamek, ale klucza nie ma do tego zamku. I to jest właśnie ten problem, jak dotrzeć do partnera, partnerki, tak? Tu jest jakaś taka właśnie trudność dotarcia, bo mam wrażenie, że ile byście nie włożyły w to serca swojego. Ognia i namiętności, to ten partner pozostaje jakiś taki. Nie otwiera się. Ten zamek się po prostu nie otwiera, nie chce się otworzyć. Yy, więc no, sytuacja dosyć taka patowa, bym powiedziała, bez wyjścia się wydaje, tak? Yy. Ja myślę, że już klucza do, 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 do tej starzyzny to już bym nie szukała. Yy, jeśli tylko macie taką możliwość, yy, to raczej należałoby w asie tych, 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 tych buław. Yy. Oddać się swoim inspiracjom życiowym, bo tu też jest kreatywność i inspiracja. W tych dwóch kartach jest powtórzona energia w zasadzie. Masz powiedziane, że prowadzi ci inspiracja, czyli masz w głowie jakiś projekt i nadchodzi dobry moment, żeby go zrealizować. To jest taki osobisty Big Bang. Niech nie będzie straszna ci żadna ciemność, tak? żaden las. Zabierz się do działania. Twoja energia otworzy każdy zamek. Energia, tak? Twoja energia, pasja. Pasja, namiętność, działanie. Nie wiem, czy w tym starym coś w związku się uda uratować, czy coś wskrzesić jeszcze, bo tu strasznie dużo jest takiej yy, ucieczki i hamowania rozwoju, tak. A wiadomo, że do tanga trzeba dwojga. Ja mam wrażenie, że tutaj jedna osoba w związku, tylko będzie chciała to robić. Spróbować możesz. Karty mówią, że spróbować możesz. Co będzie, trudno powiedzieć. Natomiast bardziej tutaj preferuje się wchodzenie w coś nowego, bo ASTO jest też, wiesz, karta początku, nie? Rozpoczynania czegoś zupełnie nowego, ale myślę, że z kimś już innym. Być może też z osobą starszą i dojrzałą, niż ta, która teraz jest w, w Twoim otoczeniu. Bo może być po prostu i zwyczajnie niedojrzała. I problem będzie tego rodzaju, żeby. Zmienić też tutaj preferencje, tak? Tak, ok, tak, dosłownie preferencje. Wodnik, wodnik, miłość w październiku 2019 dla wodników. Zobaczmy, klimat ogólny. Klimat ogólny. Panna miała to samo: zamykanie księgi, zmuchiwanie tych dwóch świec, dokończenie pisania ostatniego rozdziału, tak? To nie jest uszczęśliwianie. To nie jest. Yy, ja w tym wiesz, wiecie, w tym, tym swoim wróżkowym pyle bym trochę rozrzuciła wam szczęścia magiczną różdżką machnęła i chciała powiedzieć. Będzie cudownie. No, słuchajcie. Będziesz miała wspaniałego hojnego męża, a ty będziesz, miała, będziesz miał wspaniałą, cudowną kobietę przy boku, tak? I. Która nie nadszarpnie ci zdrowia, tylko najwyżej wyczerpie tuż drukarcę, ale będzie wam fajnie. No nie. Słuchajcie, tu, tu jest po prostu pokazany dług karmiczny 26, tu się kończy. Panna miała to samo, od tego samego zaczynała miesiąc, znaczy miesiąc. Nie no, taka jest aura dla miłości w październiku, czyli wiecie co no, coś ja mogę powiedzieć, zakańczanie spraw rokujących. chodzi o to, że Wy w głębi serca wiecie, że sprawy mogą przyjąć lepszy obrót, ale... Wymaga to dużych jakichś wyrzeczeń z waszej strony, tak? Albo jakiejś takiej wręcz bezwarunkowej miłości. Czy, czy to jest w ogóle możliwe bezwarunkowo kochać? Nie no, ja tutaj bym się zastanawiała. No, w takim wymiarze ludzkim to ciężko, ciężko. Klimat ogólny, dużo tajemnic i sekretów, które należy wyjaśnić. To jest karta zdrady, karta. Sekretów, tak? Tak, księga skrywa sekrety, zawsze o tym pamiętajcie. Osoby trzecie w związkach, oszustwa, yy, plagiaty, takie rzeczy, nie? Czyli widzicie, energia taka sobie. Yy, nie będę was oszukiwała i mówiła, że, że, że jest cudownie, bo nie jest. I, i teraz widzicie wodniki. Yy, generalnie to tak. Yy, to nie znaczy, że, 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 że tego się nie da zmienić. To się da zmienić, ale trzeba po prostu zrozumieć jedną podstawową rzecz. Y, że tutaj y, kończycie, y, tutaj po prostu y, jakieś rozpady relacji, tak? Czy jakiś zawód miłosny y, y, jest dla Was symbolem po prostu wiedzy i edukacji w tym względzie. Wy się po prostu y, y, w sprawach miłości edukujecie. O co chodzi? O to chodzi, że y, często te związki pełne sekretów, bo w tej zamkniętej księdze są takie związki pełne sekretów, skrywanych uczuć, jakichś emocji, tak. Ukrytych kontaktów, potajemnych romansów, coś takiego. Yy, to jest, wiecie, co, yy, jak ukryta dolegliwość w mózgu. No, wiecie, co, potrzeba głębszej analizy, tak? Głębszej analizy. Ja myślę, że i tak już wymyślicie, bo tam jak analizuje się te wasze. Yy, ja sobie przypominam, te te wasze yy, horoskopy. W każdym miesiącu mieliście podjęcie jakiejś decyzji, nie? Ta świeczka czy ta świeczka, którą drogą pójść. To ja Wam mówię zdmuchnąć, no po prostu, no. To wiecie o co, to chodzi o korektę, tak? Korektę, czyli ta korekta w październiku ma polegać na yy, jeszcze nie znalezieniu prawdziwych uczuć, bo nie ma na to pod to gruntu. Ale założenie okularów, tak? Trzeba założyć okulary lub soczewki kontaktowe w tej karcie. Wiecie, po co, żeby lepiej lepiej doświetlić, lepiej zobaczyć. Co to tak naprawdę jest, tak? Co to tak naprawdę jest? Bo raczej widzę, że. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Bo tak tutaj niedostępność, tak? Po prostu. Osoba, z którą byliście, była w jakiś sposób niedostępna. Bądź ta, z którą jesteście, jest w jakiś sposób niedostępna. Dobra, zobaczmy dalej, bo się pogubię. Nadchodzące wydarzenia w październiku dla wodnika. A, ciężka karta. Piątka kielichów jest kartą ciężką, ale już ta mi zapowiadała, że lekko nie będzie. No bo słuchajcie, strata, rozstanie, odejście, żałoba, łzy, pożegnanie, żal, samotność, zamknięcie w przeszłości, nie? Tak można by ciągnąć. Ale nie, nie. Ja, ja wydobędę z tego najlepszy, naj, najbardziej pozytywny aspekt. Yy, tak trzeba, tak należy, zawsze. I słuchajcie. Mimo tego stresu, bo tu widać, stres, komplikacje, jakiś projekt, który niesie ze sobą komplikacje, tak, projekt miłosny, pod hasłem miłość, bo sprawdzamy miłość na październik, nic innego. Yy, to tutaj wiecie co, yy, po prostu, no nie rokuje, no, no nie rokuje, no i co Wam mam powiedzieć, nie rokuje, więc raczej należałoby, no bo to jest tak, karta, która zawsze mówi, nie płacz nad rozlanym mlekiem, tak. A wiesz, dlaczego? Bo to nie było dobre dla ciebie. Tam w tych kielichach była trucizna. nie? To jest tak dwoje ludzi, którzy jeden naprawdę lubi muzykę, a drugi tylko mówi, że lubi. I ty mu wierzysz. I mówisz, ale fajnego człowieka spotkałem w swoim życiu. Ona lubi muzykę, tak jak ja. On lubi muzykę tak jak ja. I nawet mógł nie kłamać, tylko później włączacie swoje CD i jedno tak, odtwarza klasykę, a drugi hip-hop i mówi: Boże. No tak, no ona lubi muzykę, on lubi muzykę, ale tak naprawdę lubicie coś innego, nie? To jest tylko taki przykład. Wiesz o co chodzi, yy, że tak, yy, w takim wymiarze, bardzo takim powierzchownym, yy, lu lubicie to samo. Natomiast jak pogrzebać tam głębiej w tym, to się okazuje, że jesteście po prostu strasznie do siebie niedopasowani mimo wszystko, nie? Więc, więc to taki aspekt. Inny aspekt jest taki, że, no tak słyszę, Ty jesteś dokładnie z drewna, a ona z ognia, albo na odwrót, nie? Jedno spali drugie, wiesz, drewno się pali, nie? Jak je podpalisz z jednego końca, zacznie się palić, to spłonie i zostanie popiół. To jest właśnie, wiesz co, taki, taki układ, no, taki układ. Bądź taki będzie w październiku, więc... Znaczy w ogóle nie będzie, bo to jest rozstanie. Doprecyzujmy, dlaczego piątka kielichów dla wodnika. A, bo odwrócona ósemka kielichów, czyli to tak jakby praktycznie to samo tłumaczyć tym samym masło-masłem, nie? Masło maślane. Wiesz o co chodzi? Kręcenie się w kółko. Yy, gdzieś nie ma wiary w, w, w sens w pracy nad tym związkiem, bo, bo. A jeszcze jest taka opcja, że któraś ze stron w wodnikowej relacji trzyma się kurczowo jakiejś toksycznej relacji ze strachu. Toksycznej relacji ze strachu może się trzymać. Dlaczego? Bo boi się pozostać sama. Nie chce być sama, nie chce być samotna, nie chce być sam, nie chce być samotna. Rada lub działanie w październiku, bo tutaj nikogo nowego na horyzoncie nie widać, jeśli wodniki chciałyby bardzo. Nie w październiku. Rada lub działanie w tej sytuacji rozejście się, tu są dwie drogi. Po pierwsze, wodniki miały problem z podjęciem decyzji. Nadal się pokazuje ta karta, bo w tej karcie jest podjęcie decyzji i w tej karcie jest podjęcie decyzji. Znowu jest powiedziane, Podejmij słuszną decyzję. Co w pojęciu wodnika jest słuszną decyzją, to ja nie mam pojęcia, nie? Tyle il wodników, tyle, tyle poglądów na temat słuszności czegoś tam. Czy to jest tylko tworzenie jakiegoś modelowego ujęcia yy, tego wyboru, czy, 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 czy realnego? Bo mam wrażenie, że taki modelarz mi się pokazał. Taki duży chłopak, który skleja małe samolociki, nie? Jak dziecko. I to jest właśnie pokazana taka sytuacja, tu mi się pokazała Moja książeczka tak zrobię. Moja kapłaneczka kochana czuwa, czuwa. Yy, pokazuje wiesz, co yy, taką sytuację, że, 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 że od dłuższego czasu wodnik nie może jakiejś decyzji yy, podjąć, dlatego że ma problem z odkryciem intencji yy, czy przebiegłych posunięć przeciwnika, tak tak. Tak to się pokazało, tak? Przeciwnika. I praktycznie może coś redukować, zmniejszać, albo wciąż zaczynać od nowa, od nowa i od nowa, nie? Od nowa. Yy, co karty wobec tego radzą w tej sytuacji? Yy, no, podjąć decyzję. Tak jak powiedziałam, no słuszną, ale to słuszną, no to, to wy wiecie, tak? Co, 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 co jest dla was słuszne? Pójść swoją drogą, bo tutaj no, te dwie osoby się jednak rozdzielają i idą y, dwoma różnymi drogami. Rozdzielają się y, i nawiązywać kontakty, nawiązywać kontakty, nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, rozmawiać z ludźmi, budować relacje, nowe relacje, tak. Korzystać ze swoich znajomości, z tych, których się już posiada. Co jeszcze wodniki mają w zaleceniu? Prowadzić życie towarzyskie, tak? Zaprzyjaźniać się, imprezować po prostu. Nowe kontakty. Tutaj jest ci powiedziane, że masz się umawiać z wieloma osobami bez tworzenia poważnych relacji. Ale wiesz o co chodzi? No, żeby nikogo nie wykorzystywać, tak? Tylko umawiać się po to, żeby sprawdzić, kto jest dla ciebie najlepszy, najlepsza. Bez tworzenia poważnych relacji. To jest kwestia rozpoznania, poznawania nowej osoby podczas jakiegoś wydarzenia, tak? Podczas jakiegoś wydarzenia. Yy, możesz poznać kogoś nowego pod koniec października, yy, począwszy od jakiejś wyprawy, zjazdu, przyjęcia, konferencji, szkolenia, spotkania, jakkolwiek. Świętowania czegoś. Natomiast no, zdecydowanie pokazuje się ktoś nowy, może pod koniec października, choć niekoniecznie generalnie masz zalecenie żeby, żeby, żeby poznawać dużo różnych ludzi po to żeby sobie później wybrać y, tę najlepszą, najlepszego który najlepiej do ciebie pasuje bo to co jest teraz no to, to raczej ma się zakończyć karta przesłanie oczywiście zrobisz co zechcesz y, karta przesłania dla wodnika na październik 2019 y, król buław taki trochę wampiryczny tu mu krew kącikiem ust spływa Zobaczę, co tam w książeczce na ten temat piszą. Knight y... of. Nie, King. To jest król, nie, 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 rycerzyk. Więcej dojrzałości tutaj masz powiedziane, bo to, 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 to nie jest rycerz, nie? Ten to już po prostu. Yy, wiesz, yy, on wypija krew, ale on wie po co to robi. Yy, po... <laughs> się potrafi odwdzięczyć. Pytanie jest takie, boisz się wampirów? <laughs> Wiesz, bo ktoś w Twoim otoczeniu może mieć taką właśnie tę wampiryczną energię, i, 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 i no tak, bo to jest właśnie tak toksyczna relacja, tak? Toksyczna relacja pokazana została u wodnika. Jeden daje więcej, drugi, drugi spija, spija tą krewkę, spija cały czas. Boisz się wampirów? Pyta król yy, Buław. Tak czy siak, yy, nie powinieneś się mnie bać, ja ciebie tutaj nie ugryzę. <grymne> A nawet, zobaczmy co tu dalej. A wręcz przeciwnie, przy, przynoszę ci dobre wiadomości. Wiesz na czym polegają te dobre wiadomości? Yy, że jestem duszą pełną yy, czystej energii, takiej energii działania i. Mam jasną, klarowną wizję. To jest to, czego wodnikowi w tej chwili brakuje. Mam jasną, klarowną wizję tego, I, I want my world to be. Aha. Te, 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 po prostu mam jasną wizję tego, 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 kim chcę być tak w tym moim świecie. Czym, I czym ma być mój świat. Mój świat. Nie korzystam z nocy. Nie używam nocy do tego, żeby coś niszczyć, tak? Noc jest do kreacji. Ja w nocy kreuję. Kreuję, a nie niszczę. No to zastanów się w wodniku, czy może w nocy coś niszczysz, czy coś kreujesz. Co tam, co tam wyprawiasz? W każdym razie. Mm, tu ten król mówi, nienawidzę nudy. Nienawidzę rutyny. Więc na tym trzeba by pewnie popracować, tak? Nienawidzę nudy, nienawidzę rutyny. I upijam, wiesz, tej krwi tylko wtedy, kiedy czuję się słaby lub tchórzliwy. O co chodzi? Że osoby w otoczeniu, które Wam tej krwi upija upijają, to są po prostu słabe i tchórzliwe, albo na odwrót, tak? Wy to robicie pod osłoną nocy, na przykład, czy tam czegoś innego, nie wiem, jest jakaś przykrywka, tajemnica tu w tej karcie też. Gdzieś żywicie się jakąś czyjąś energią, tak? Królu buław jest to energia najczęściej seksualna. O co chodzi? Wtedy, kiedy jesteście głodni. Głodni emocji, miłości. Ale, pod, ale dlaczego? Bo jesteście tak naprawdę strasznie słabi. O co chodzi? Żeby yy, tutaj, yy, że ten karmiczny jakiś układ ma Was nauczyć yy, odwagi serca, tak? Braveheart, pamiętacie taki film? Dokładnie też tutaj jest w tej angielskiej książeczce takie określenie. Brave, heart, czyli brave at heart, czyli odwaga waszego serca, o to chodzi, tak? Tutaj macie powiedziane w tej karcie, że trzeba się fokusować na, koncentrować na takich planach długookresowych, tak? Nie na czymś przejściowym, tylko na planach długookresowych. Czyli jeżeli chodzi o miłość, to też właśnie w jakimś dłuższym horyzoncie czasowym. Być może na zawsze, trudno powiedzieć. Jeżeli masz do wyboru właśnie pomiędzy ugryzieniem kogoś a byciem gryzionym, tak? Nie rób ani jednego ani drugiego. Pokaż swoje zęby. Wyszczerz swoje zęby. To jest takie po prostu metaforyczne pokazanie tego, że ani ty nie musisz nikogo wykorzystywać, ani sam się nie dawaj wykorzystywać przez, przez, przez drugą stronę, tak? Tylko bądź odważny, bądź silny, buduj to swoje imperium. Yy... Przygotuj grunt być może pod coś dobrego, tutaj, w tej karcie, ale trzeba tu skończyć, wiecie, co z jakąś toksykologią, bo tutaj jest dużo toksyczności. Tu jest po prostu tkwienie w relacji, być może jakiejś, która. Jest takim właśnie wysysaniem krwi, tak? Czyli yy, obie strony się jakby wzajemnie wykorzystują, ponieważ inaczej nie potrafią. Inaczej nie potrafią. I tu w tym przesłaniu płynie nauka właśnie yy, bycia odważnym i, 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 i takim. na no jakimś takim etycznym, etycznym postępowaniu, tak? W kontekście miłości. Tak to widać. szczerze zęby, ale. Nikomu krwi nie upiję, ani nie, nie dam się wykorzystać, również tak? Dobra. E, to tam jeszcze jest. Rybki zostały. Rybki, rybki, kochane rybki. Rybki. Zobaczmy wobec tego. Klimat października. Klimat ogólny dla spraw miłosnych, dla rybek. Co tam u rybek się szykuje w sprawach miłości w październiku? Zobaczmy. Oszustwo. Lis. Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi. E, tak słyszę, że e, koncert, 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 koncert. jesienny na dwa świerszcza, wiatr kominie, nie? Magda Umar śpiewała. Wiesz, co? To masz jakąś taką drogę. E, porządny wycisk, słyszę, coś wyraźnie pełni funkcję nauk, nauczki. Ktoś ci, nie, ty albo ktoś ci daje nauczkę, ale wiesz po co, mm, żeby. Mm, żeby coś w końcu zauważyć, bo ty czegoś po prostu nie widzisz. No. Nie widzisz, nie chcesz widzieć, tak jakbyś wypił za dużo jakiegoś płynu. Tak mi się to pokazało. No wiesz. Ech. Więc tak, moi drodzy. Ja myślę, że tu naprawdę jest temat pod rozwagę związany z i nierównomiernym dawaniem, i braniem, z brakiem świadomości jakiejś. Ktoś tutaj czegoś nie rozumie w związkach albo w ogóle. Liczysz na jakiś nowy związek, może czekasz, może chciałabyś, tak. Ale wiesz co? Klimat ogólny jest taki, że tu jest po prostu upolowanie jakiejś zdobyczy albo posuwanie się do jakichś wszelkich metod związanych z przebiegłością i podstępem. Nie, jest tuka manipulacji. W październiku tu masz takie ostrzeżenie już na samym początku, że ci, którzy próbują ci się przypodobać, nie są tego warci. To po pierwsze, nie, nie ufałabym. I ktoś może być atrakcyjny, bardzo, ale niestety niebezpieczny. To jest naciągacz, to jest osoba naciągacza bądź oszusta, tak? Yy, dwulicowość w związku zawsze, więc jakiś jest utajony motyw. Przyjrzyjmy się tej sprawie głębiej. Nadchodzące wydarzenia w październiku, o co tu chodzi? Nadchodzące wydarzenia w październiku w sprawach miłości. Nadchodzące wydarzenia. No więc, tak, przede wszystkim, tu wiesz co mogła być. Tak, jedna grupa ryb dokonała takiej mylnej diagnozy. Jedna grupa ryb dokonała absolutnie czegoś odwrotnego, o czym było na początku powiedziane mylnej diagnozy. Czyli po pierwsze, uznała, że ta osoba jest fałszywa, jest niegodna zaufania i manipulująca. A tymczasem ta osoba wręcz przeciwnie yy, jest w energii króla denarów, czyli zapewnia Ci jakiś rodzaj bezpieczeństwa i, i, i jest bardzo taka stabilna emocjonalnie i nawet kochająca, bo chce tutaj z tobą coś stworzyć, tak? Może tak być. Bo tutaj jest spotkanie partnera, takiej taki bratniej duszy w zasadzie nawet. Yy, łącznie z wejściem w. Przyszłości w jakiś związek formalny bądź nieformalny, chociaż to jest podpisanie umowy, czyli związek formalny. Więc mylna diagnoza. A druga rzecz jest taka: karta przestrogi na początku, yy, że dla innej grupy ryb wrę wręcz przeciwnie, tak? Osoba, która potrafi ci wbi wbić nóż w plecy. Czyli będzie ci tutaj obiecywać, proponować, tak jak, jak ten list. Bardzo atrakcyjna, taka wiesz. Yy, ale z drugiej strony strasznie niemoralna, taki manipulator, tak? Naciągacz, oszust, który działa bardzo szybko. taki wiesz, ma cechy iluzjonisty, nie? Czyli ukrywa prawdę pod pozorami. Wiesz, co jest pozorem? Pozorem jest to, że właśnie, że ma pieniądze, a nie ma pieniędzy, jest po prostu goły i wesoły, czy goła i wesoła, tak? Bez pracy, bez perspektyw. Pod pozorami różnymi ukrywa to, że ci właśnie zapewni jakieś bezpieczeństwo, że cię kocha, że, że zwiąże się z tobą na całe życie, że jesteście bratnimi duszami, że od tej chwili to raj na ziemi, a tymczasem nie. Więc te dwie grupy ryb to tak, te, które są w związkach małżeńskich, to generalnie mm, jest tutaj pokazana sytuacja takiego fałszu i nieszczerości w związku, gdzie jedna strona wykorzystuje drugą. Druga opcja jest taka, że yy, osoba, o której wiecie, znaczy myślicie, że jest fałszywa, wredna, niedobra, tak, tak nowo poznana zwłaszcza, to może tak wcale nie być i trzeba by dokładnie sytuację zbadać, bo diagnoza może być mylna. I opcja trzecia, yy, te, które dopiero kogoś poznają w październiku, a widać, że jest taka możliwość, yy, to niech się mają na baczności, bo tutaj pod pozorami skrywa się niestety dużo niedobrych rzeczy, tak dużo niedobrych rzeczy jeszcze chciałam doprecyzować dwójkę kielichów dokładnie i tu będzie jakaś konieczna konieczna regeneracja może być, wiecie co? Yy, przyjrzyjcie się rybki powracającym osobom do Waszego życia, bo tutaj jest powrót do świata, też jakiejś osoby, może być z poznaku ziemskiego, panna bykkoziorożec. Jakaś osoba, która, płci męskiej, generalnie, mężczyzna, który będzie chciał do ryb powrócić, tak? Powrócić do ich świata, ale wiecie co, pamiętajcie, pod pozorami skrywają się, yy... skrywa się jakiś rodzaj manipulacji, prawda? A tym pozorem to jest właśnie to, co wygląda tak ładnie, yy, jakieś zapewnienia, o tym, że, 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 y, że jesteście wyjątkowe, bo to jest osoba, która próbuje się przypodobać. Jaka jest rada, lub działanie w miesiącu październiku dla rybek? Żeby trzymać się tego, co masz, to po pierwsze. Czyli jeżeli masz rodzinę, masz dom, masz partnera, nie rozglądaj się. To ci nic dobrego nie przyniesie, tak? W październiku. Nie. Yy, jeśli już jesteś w tym swoim porcie przeznaczenia, tak. a te osoby, yy, które rzeczywiście gdzieś tam yy, yy, kogoś niesłusznie o coś podejrzewały, i wiecie o tym, że niesłusznie kogoś podejrzewałyście, że się sprawa wyjaśniła i że zrobiłyście źle, że źle potraktowałyście tę osobą, osobę, czyli sytuacja zupełnie inna, to wtedy przebaczcie, yy, znaczy przebaczcie. Tu nie ma co przebaczać. Yy, Wyjaśnijcie sytuację w szczerej rozmowie, i warto ten związek kontynuować, bo on dobrze rokuje, tak? Czyli tutaj są, są opcje dla zupełnie dwóch różnych spraw, dla dwóch zupełnie różnych spraw. Pod warunkiem, że macie tę pewność, że rzeczywiście niesłusznie kogoś o coś oskarżałyście, tak? Bo jeżeli nie, to jest sytuacja zupełnie właśnie odwrotna, przeciwna. Ta osoba Was próbuje oszukać. Yy, i rada wtedy jest taka, żeby bo tutaj też trójkąt się pokazuje więc chodzi o to, żeby wyjść z tego sekretnego związku i pozostać w październiku przy tej osobie, z którą się jest bo ona zapewni Wam większe poczucie bezpieczeństwa dobrze, karta przesłanie na październik dla ryb karta przesłanie dla rybek głupiec, tak yy, głupiec który pokazuje yy... Wejście właśnie w coś nowego, czyli odnowę też, z, od nowe, bo tutaj pokazał mi się właśnie powrót też jakiejś osoby, która została przez Was źle, źle osądzona, niewłaściwie, źle, niewłaściwie osądzona. To tu jest tą osobą pokazany nowy początek, że jest to możliwe, tak? Trzeba będzie zaufać, ale wcześniej, właśnie wyjaśnić sobie wszystko. Do, dokładnie powiedzieć, tak, jakie były przyczyny tego Twojego y, punktu widzenia, skąd to się wzięło. Jest powiedziane, że jest szansa. Tutaj karta głupca, czyli Wielkie Kanum, które mówi o, o sprawach dosyć istotnych w tym miesiącu, y, mówi, że wszystko zaczyna się tutaj wszystko jakby zaczyna się od samego początku, to jest nowy początek, tak? to jest dużo entuzjazmu i kreatywności. Ta karta Ci mówi, przemaluj świat i zaufaj wszechświatowi. Podejdź do tej przygody z rozsądkiem, ale jednocześnie z zapałem. No to, co Ci mówiłam, z rozsądkiem, ale jednocześnie z zapałem, tak? Tu jest rozsądek, tu jest zarzucanie kotwicy i tu jest, wiesz, coś stabilnego, nie? Ale jednocześnie też więcej entuzjazmu. Jeżeli, zwłaszcza, jeżeli właśnie podkreślam. Ktoś wobec... Kogo się pomyliłaś bardzo, ale wiesz, wina leży wtedy po Twojej stronie, nie? I, I masz tę pewność, że po Twojej stronie, bo jeżeli nie, jeżeli odkryłaś jakąś zdradę, to powiem Ci tak, no tutaj wróć do męża, krótko mówiąc, taką, taką rzecz widzę. I nic nowego nie zaczynaj. Dobrze. To wszystko, moje kochane rybki. I wszystkie inne znaki Zodiaku. Trzymajcie się cieplutko. Cudownych, miłosnych klimatów w październiku Wam życzę. Pa!